Szanowni Państwo, portal o historii EU zaprasza na relację wideo z rozmowy wokół książki Katarzyny Stańczak-Wiślicz, Piotra Perkowskiego, Małgorzaty Fidelis i Barbary Klich-Kluczewskiej, Kobiety w Polsce 1945-1989, Nowoczesność, Równouprawnienie, Komunizm, wydanej w roku 2020 nakładem wydawnictwa Universitas w Krakowie. Spotkanie nosi tytuł Kobiety w Polsce 1945-1989. Jak się pisze i rozumie tę historię? Ze współautorkami książki, profesor Barbarą Klich-Kluczewską, dr Katarzyną Stańczak-Wiślicz, rozmawia dr habilitowana Ewa Solska. Spotkanie odbyło się na portalu O Historii EU w piątek 11 czerwca o godzinie 17. Relacja wideo i podcast ze spotkania są dostępne na portalu O Historii EU oraz w naszych mediach społecznościowych, kanale YouTube, Facebooku, cda.pl, Twitterze. Zapraszamy do oglądania, słuchania i udostępniania wideo oraz podcastu. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji. Zachęcamy także Państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów zorganizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszych profilów na Facebooku i Twitterze. Realizacja wideo i podcastu dr habilitowany Piotr Witek. Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym spotkaniu w cyklu otwartych seminariów humanistycznych, które organizujemy na portalu O Historii EU. Patronują tym spotkaniom Towarzystwo Historiograficzne i Ośrodek Lubelski Brama Grodzka Teatr NN. Dzisiaj długo oczekiwane gościnie, współautorki ważnej, głośnej książki, która okazała się w ubiegłym roku w wydawnictwie Universitas pod tytułem Kobiety w Polsce 1945-1989. Nowoczesność, równouprawnienie, komunizm. Wymienię autorów tej książki. Jest ona pokłosiem ważnego projektu. Są to Małgorzata Fidelis, Barbara Klich-Kluczewska, obecna tutaj z nami, Piotr Perkowski i Katarzyna Stańczak-Wiślicz, również obecna i z obiema paniami profesor porozmawiamy dzisiaj. Nie tylko o tej książce, ta książka jest punktem wyjścia, ale porozmawiamy o tym, co zapowiada, mam nadzieję, tytuł spotkania. Jak się pisze, rozumie tę historię? Jaka to jest historia? Co to za historia? Bo na pewno mamy tu raz historię kobiet, dwa historię PRL, bądź no, właśnie jak ją nazwać, tak? Jak to nazywać, jak może być nazywana. Zanim przybliżę sylwetki pani, dwa słowa organizacyjne, jak zawsze spotkanie moderuje technicznie Piotr Witek i będzie odczytywał Państwa pytania i komentarze na bieżąco, także zapraszamy do uczestnictwa. Pani profesor Barbara Klich-Kluczewska jest historyczką, pracuje w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W obszarze zainteresowań badawczych, tutaj znajdują się dzieje polskiego powojennego społeczeństwa w ujęciu kulturowym, w tym historia rodziny, życie prywatne. Często nawiązuje do perspektywy mikrohistorycznej, zwłaszcza w odniesieniu do historii kobiet i płci kulturowej, historii seksualności, historii dzieciństwa oraz biopolityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Kieruje również specjalnością antropologiczno-historyczną w Instytucie Historii UJUT. Wymienię wśród monografii, wymienię dwie książki, które pokazują, jak no, historyk z takim sznytem antropologicznym może łączyć różne dziedziny badań, różne dziedziny
różne dyskursy, różne dyscypliny. Z 2015 roku mamy tutaj ważną książkę Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989. Dodam, że ta książka jest do ściągnięcia ze strony. Ona jest ważna także w odniesieniu do książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Zwłaszcza to pojęcie tabu, kategoria tabu, prawda, w kontekście historii PRL. I tutaj pewnie wątek ten się pojawi. Jeszcze wspomnę o książce 2018 roku, Gołębnik, historia miejsca. Bo tutaj ja jej niestety nie czytałam, natomiast tak kojarzy mi się może wchodzenie tutaj w bardzo ciekawy obszar badań nazywany Space Humanities, humanistyka przestrzenna. Pani Katarzyna Stańczak-Wiślicz jest adiunktem w Pracowni Komunikacji Literackiej w okresie PRL w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Główne kierunki zainteresowań naukowych to polska literatura popularna w XX wieku, zagadnienia piśmiennictwa intymnego, historia życia codziennego, zagadnienia literackich i historiograficznych reprezentacji zagłady. Wspomnę o takich artykułach, opracowaniach, które też wydaje mi się istotne w kontekście dzisiejszej rozmowy. Przez historię życia codziennego do historii kobiet, o współczesnej polskiej historiografii kobiecej. Ten artykuł ukazał się w roku 2005 w Kulturze i Społeczeństwie. Obraz inteligencji w literaturze polskiego realizmu socjalistycznego. Artykuł ukazał się w Tece Historyka jeszcze w latach 90. I ciekawy również temat, czy można pogodzić feminizm z praktyką religijną, dylematy feministycznej teologii judaizmu. Także widzimy również szerokie spektrum zainteresowań badawczych pani doktor i stąd mam nadzieję będzie to ciekawa rozmowa. Wspomnę jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Pani Katarzyna Stańczak-Wiślicz jest członkiem zespołu Archiwum Kobiet. Ten zespół powstał dla realizacji ważnego projektu w ramach Programu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekt nosi nazwę Archiwum Kobiet Piszące. No i jego celem było stworzenie takiej jak najszerszej czy pełnej bazy danych i zainicjowanie cyfrowego archiwum niewydanych dotąd rękopisów kobiet mieszkających na obszarze pierwszej Rzeczpospolitej, mówiąc w skrócie, a więc od XVI wieku, przepraszam, do współczesności, czyli w zasadzie Polski, tak, od XVI wieku do współczesności. I no, członkowie, członkinie prowadzą kwerendy w archiwach polskich i europejskich oczywiście, szczególnym uwzględnieniem obecnych terytoriów Litwy, Ukrainy, Białorusi i tym podobne. Także to jest ważny projekt zdecydowanie. Warto o nim wspomnieć, też polecam stronę, bo jest dobrze, ciekawie redagowana. Także tak. Proszę pani, zaczniemy od takich pytań dużych, czy grubociosanych, by tak rzec, ale o których należy zacząć z tego względu, że książka, o której będziemy mówić, Kobiety w Polsce 1945-1989, powstała z projektu bardzo ambitnego. Jeżeli ująć to w duchu Joan W. Scott, jednym z celów tej pracy, tego projektu było, no, tak rzec, podcinanie gałęzi, a przynajmniej przycinanie gałęzi. Gałęzi, na której siedzi współczesna historia kobiet w Polsce, w tym historia gender i feminizm, ale także współczesna historiografia dziejów najnowszych, w szczególności historia PRL-u. Czy to się udało? Myślę, że jeszcze wrócimy do tego na koniec, ale z tego względu wypada zadać pytanie, o czym właściwie jest ta rozprawa? To po pierwsze, dlaczego i po co została napisana? No i po trzecie, jak się powinno pisać w Polsce historię PRL-u? W tym historię kobiet w lub za PRL-u. I prosiłabym o odpowiedzi obu pani. To ja w takim razie może zacznę od tego, o czym jest ta nasza książka. Wcześniej jeszcze może tylko dodam, że nasza książka powstawała bardzo, bardzo długo.
pewnie gdybyśmy ją w tej chwili pisali, to napisalibyśmy ją trochę inaczej, ale my żeśmy ten projekt zaczęli ponad 8 lat temu, to się bardzo długo ciągnęło. Czy to był, przepraszam, zapytam, encenowski projekt? Nie, NPRH. NPRH, tak. Natomiast sama idea narodziła się przy okazji spotkań Komisji Historii Kobiet. I to już było naprawdę, obawiam się, że prawie 10 lat temu, kiedy powstał taki pomysł, aby troszeczkę byliśmy wtedy zainspirowani historią kobiet na Zachodzie i takim pomysłem, że skoro powstała historia kobiet na Zachodzie, skoro pojawiają się prace na temat historii kobiet w Związku Radzieckim, to może powinna powstać też taka syntetyczna historia kobiet w Polsce. Niestety ten projekt, że tak powiem, skończył się na bardzo ambitnych planach, ale nam to bardzo pomogło, ponieważ z tej idei wyrosła nasza książka i dlatego właśnie powstała ta historia kobiet w Polsce 1945-1989. Nie chcieliśmy dać w tytule historii kobiet w PRL, ponieważ ta książka jest tak naprawdę o kobietach w powojennej Polsce. Ja osobiście jestem bardziej przywiązana do tej koncepcji, do mówienia powojenna Polska, ponieważ wojna jest istotną cezurą dzielącą cały wiek XX i mimo, że nie możemy mówić o jakiejś takiej godzinie zerowej, mimo, że w naszej książce staraliśmy się pokazać pewne ciągłości, kontynuację pewnych procesów, podobieństwa pewnych zjawisk, to jednak wojna zmieniła tutaj bardzo dużo, zmieniła prawie wszystko i ta wielka zmiana dokonała się w całej Europie, nie tylko w Polsce, nie tylko w krajach bloku wschodniego. Stąd tak ogólnie ta książka jest o kobietach w powojennej Polsce. W tytule naszej książki znalazły się trzy pojęcia, trzy kategorie: nowoczesność, równouprawnienie i komunizm. Ta kolejność nie jest też przypadkowa. Zaczęliśmy od nowoczesności, ponieważ wydała ona się nam taką kategorią najważniejszą dla naszej opowieści. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę i zdajemy sobie sprawę z pojemności tego pojęcia, z jego zmiennej semantyki, ale i używaliśmy też w książce, nie tylko na okładce, ale i w całej książce, używaliśmy tej kategorii bezprzymiotnikowo. Pisaliśmy po prostu o nowoczesności, nie o socjalistycznej czy komunistycznej nowoczesności, ponieważ chcieliśmy, aby nasza opowieść miała tło globalne. Chcieliśmy się odnieść do zjawisk, które zachodziły po obu stronach żelaznej kurtyny, które zachodziły na całym świecie po roku 45. Nowoczesność stała się dla nas pewnego rodzaju ramą interpretacyjną, pomagającą nam opisać zachodzące po 45 roku procesy, takie jak urbanizacja, industrializacja, postęp naukowy, techniczny, rozwój systemu opieki zdrowotnej, także mobilność społeczna. Chodziło nam także o zmiany zachodzące w rodzinie, o takie zmiany jak emancypacja kobiet i emancypacja młodzieży, emancypacja młodych ludzi w obrębie rodziny. Odnosiliśmy się także do nowoczesności rozumianej jako rozwój kultury popularnej i rozwój kultury młodzieżowej. Chodziło nam także o zmiany w formach rozrywki, o zmiany pewnych form życia społecznego i o mimo wszystko postępujące procesy na przykład sekularyzacji w społeczeństwie polskim. Także oprócz tego, że ta nowoczesność była dla nas właśnie taką ramą interpretacyjną, odwoływaliśmy się jeszcze do nowoczesności jako do kategorii, która jest głęboko osadzona w dyskursach epoki, o której pisaliśmy. Oczywiście odwoływaliśmy się do nowoczesności jako do podstawowego elementu projektu komunistycznego, do nowoczesności jako pewnej obietnicy złożonej na samym początku. Chcieliśmy też pokazać, jak ta nowoczesność, która pojawia się w dyskursie oficjalnym, pojawia się w deklaracjach rządzącej partii, pojawia się w czasopismach społecznych, kulturalnych, także w czasopismach dla kobiet. Chcieliśmy pokazać, jak ta nowoczesność działała w praktyce. Jak też była kategorią internalizowaną przez ludzi,
nas interesowały tutaj bardziej kobiety i w jaki sposób ta nowoczesność służyła im też do opisu własnych doświadczeń. Ponieważ to, co nas uderzyło przy analizie źródeł, zwłaszcza przy analizie literatury, dokumentu osobistego, pamiętników, wspomnień, ale także listów do redakcji czasopism, to było to, że wszyscy bardzo chcieli być nowocześni. Wszyscy się odwoływali do tej koncepcji nowoczesności. Do koncepcji nowoczesności odwoływały się młode kobiety i dziewczyny, które pisały do przyjaciółki i które bardzo chciały być nowoczesną dziewczyną albo dyskutowały z koncepcją nowoczesnej dziewczyny, ale nowoczesność była zawsze dla nich punktem odniesienia. Nowoczesność była bardzo istotnym punktem odniesienia w pamiętnikach kobiet wiejskich, które dodatkowo borykały się z takim przekonaniem o, no właśnie o tradycjonalizmie, o wstecznictwie kobiet, zwłaszcza kobiet wiejskich. W związku z tym ta nowoczesność była dla nich bardzo ważnym elementem budowania własnej tożsamości. Była też punktem, do którego aspirowały. Więc jak właśnie mówiłam, wszyscy praktycznie chcieli być nowocześni. Nowoczesna miała być rodzina, nowoczesne miało być gospodarstwo domowe. O tym też piszemy w naszej książce, że ta nowoczesność dotyka wszystkich sfer życia, także sfery na przykład gospodarstwa domowego. Dlatego ona była dla nas taka bardzo istotna. Kolejną kategorią jest kategoria równouprawnienia, nie emancypacji. Mimo że początkowo się zastanawialiśmy i w pierwszej wersji naszej książki, w wersji roboczej, w tytule była emancypacja, ale doszliśmy do wniosku bardzo szybko, że jednak chodzi o równouprawnienie, ponieważ emancypacja jednak jest kategorią odnoszącą się do pierwszej fali feminizmu i opisująca sytuację u kobiet przed rokiem 1918, przed uzyskaniem praw politycznych. Więc dlatego jest równouprawnienie, a nie emancypacja. Swoją drogą pojęcia emancypacja używamy w naszej książce, ale używamy w innych kontekstach. W kontekście na przykład emancypacji wewnątrz rodziny, kiedy piszemy o kobietach, ale kiedy też piszemy o dziewczynach, o młodych ludziach, wtedy też używamy pojęcia emancypacja. Natomiast w tytule mamy równouprawnienie, ponieważ równouprawnienie no, jest też takim aktem założycielskim nowego porządku. Ta obietnica równouprawnienia jest powtarzana od 1944 roku tak naprawdę. Ona jest zadekretowana w Konstytucji z 1952 roku. W stronę równouprawnienia idzie ustawodawstwo rodzinne i małżeńskie od stycznia 1945 roku. Także to równouprawnienie jest pewnym takim faktem zadekretowanym prawnie. Równouprawnienie pojawia się w języku dokumentów, pojawia się w języku publicystyki, także tej publicystyki popularnej, a w pewnym momencie też, i na to mam nadzieję, że udało nam się zwrócić uwagę, równouprawnienie staje się takim kategorią służącą rozliczeniu obietnic złożonych przez nowy ustrój, a nawet taką kategorią służącą pewnej wewnętrznej krytyce systemu. I tutaj mam na myśli pracę socjolożek, które od połowy lat 60. do połowy lat 70. podejmowały tak zwaną kwestię kobiecą. Mam na myśli Magdalenę Sokołowską, Barbarę Tryfan, to są te socjolożki, na których nasza uwaga się koncentrowała i które bardzo wyraźnie piszą o tym, że ta obietnica równouprawnienia nie do końca została spełniona, ponieważ kobiety napotykają na bariery przy awansie zawodowym, ponieważ zarabiają mniej, ponieważ role rodzinne, tradycyjna rola rodzinna o wiele bardziej obciąża kobiety niż mężczyzn i one się domagały spełnienia tej obietnicy równouprawnienia. W ślad za nimi tego się domagały publicystki w prasie kobiecej, więc jest to bardzo ważna kategoria. No i kolejna wreszcie kategoria to jest komunizm, nie socjalizm.
Też się tak trochę się nad tym komunizmem wahaliśmy i zastanawialiśmy się, ponieważ w książce używamy czasami socjalizmu, używamy pojęcia budowanie socjalizmu, ale to wtedy, kiedy odwołujemy się do języka źródeł. Natomiast komunizm wybraliśmy najpierw z takiego powodu bardzo prozaicznego, że po prostu taki jest uzus językowy i ten komunizm się tak pojawia na okładkach wielu książek. To jest uzus językowy przede wszystkim w badaniach zachodnich, tak. Tak. To racja, okay. Że tak. My rozumiemy komunizm jako właściwie zespół idei i praktyk, które niekoniecznie się musiały spotykać. Czasami następował rozdźwięk między ideami i praktykami, ale właśnie w ten sposób go rozumiemy. Chcieliśmy też w książce pokazać wewnętrzną dynamikę tego okresu. Chcieliśmy pokazać, czym się różnił stalinizm od późniejszego tak zwanego komunizmu narodowego. I przede wszystkim też rozumieliśmy komunizm jako element albo jeden z przejawów dwudziestowiecznej nowoczesności. Chcieliśmy pokazać, że był to system nie tylko opresyjny, ale także system nowoczesny i system także dający szansę. I tutaj się odwołam do już starej pracy Dariusza Jarosza, który powiedział, że komunizm jednym dawał szansę, a innym te szanse odbierał. Więc chcieliśmy pokazać taką pewną niejednoznaczność tego systemu i chcieliśmy też pokazać, że nasze bohaterki, kobiety w pewnym momencie też wykorzystywały pewne, chcieliśmy pokazać, jak one wykorzystywały możliwości, które dawał im system, które otwierał przed nimi nowy system. I chcieliśmy też pokazać ten komunizm trochę z perspektywy kobiet, ponieważ mamy wrażenie, że zwłaszcza w takim dyskursie publicznym ciągle trwałe jest wyobrażenie komunizmu jako systemu, który w sposób szczególny zniewalał kobiety i wbrew ich woli wsadzał je na traktory. Więc dlatego chcieliśmy pokazać, że on z jednej strony opresjonował, ale z drugiej strony dawał szansę. I chcieliśmy przede wszystkim pokazać właśnie wieloznaczność tych pojęć. I myślę, że to właściwie o tym jest nasza książka. Mhm. Bardzo dziękuję. Jeszcze będziemy się odnosić oczywiście do Pani wypowiedzi. Pani profesor, czy do powiedzenia jakieś, albo jak Pani widzi to, jak Pani to widziała na początku, w ogóle sam pomysł tej książki? Czy od początku była Pani w zespole, czy Tak, to jeżeli. Jak Pani sobie wyobrażała na początku właśnie, i co wyszło? Znaczy ja może tak, odnosząc się bardzo do własnego osobistego doświadczenia związanego z tym projektem, to jest faktycznie jeden z takich projektów, który towarzyszył nam bardzo długo i my jednocześnie pisaliśmy jakieś inne książki, cały czas jakby spotykając się i współpracując. I teraz, jak Państwo zdajecie sobie pewnie sprawę, takie projekty, które powstają w grupie i z tego ma powstać jakby synteza, bo takie było założenie, że właśnie to ma być synteza, bo tego nam brakuje. Bo no właśnie, może ja to jeszcze bardziej podkreślę, rozwijając to, co Kasia powiedziała, że my mieliśmy cały czas takie bardzo głębokie poczucie, że i to ja będę, najpierw może powiem o sobie przede wszystkim, że to, co robię w polskiej historiografii jest i pozostanie marginesem, tak? To znaczy, że tak się sytuuje w tej historiografii gdzieś. No i trudno, tak? I teraz jakby zupełnie godząc się z tą sytuacją, zauważałam też takie bardzo duże zalety takiego bycia, ponieważ to powodowało, że miałam okazję może częściej niż będąc w centrum, jak się jest w centrum, to się może nie widzi tego, co się dzieje na granicy. A ja to co się działo na granicy, jakoś szczególnie wydawało mi się wartościowe. I w związku z tym, że Kasia też pracuje bardzo mocno w literaturze, że jednak będąc w Iblu cały czas, to powodowało, że jakby ja nawet nie jestem w stanie zrekonstruować, jak my się z Kasią, że tak powiem, zbliżyliśmy naukowo. Pewnie przez Tomka Wiślicza również jakoś, ale też przez Annę Żarnowską i jej środowisko i Dobrochnę Kałwę. I to powodowało, że jakby tutaj to było nam blisko. Z drugiej strony jakby też to moje usytuowanie osobiście w historiografii, które powodowało, że znowu jak się jest na marginesie, to się szuka innych punktów odniesienia i dla mnie takimi punktami odniesienia bardzo ważnymi była zawsze jednak były badania
które się toczyły po sąsiedzku nawet, to znaczy w Czechach, to było bardzo dla mnie ważne, w Niemczech, wreszcie w Stanach Zjednoczonych, czyli też to, co Małgosia cały czas robiła, Fidelis, w tym kontekście badań nad PRL-em. Bo ja, to było zawsze dla mnie takie zadziwiające, że u sąsiadów się dzieje tak strasznie dużo, tak, szczególnie jeżeli chodzi o rozwój historii społecznej. Ja myślę, że też ze względu na to usytuowanie właśnie, jak to sobie mapujemy, jakby tą polską historiografię, to jednak jest tak, że historycy społeczni są dużo bardziej skłonni jakby do takiej kooperacji. My wykorzystaliśmy też tą szansę, tak mi się wydaje, że nam się udało porozmawiać i transgranicznie z Małgosią jednak, bo mimo, że ona pracuje w polskiej historiografii, to pracuje na polskiej historii, mówiąc bardzo brzydko w cudzysłowie, to jednak ona należy do innego dyskursu naukowego, tak? To znaczy innego. No, ja wierzę w globalny dyskurs historiograficzny, więc i czuję się jakoś jego częścią, ale ten amerykańskie badania społeczne nad komunizmem mają taki bardzo specyficzny, szczególny rys. Więc ja myślę, że to było dla nas też bardzo ciekawe, jak to zagra wspólnie i wcale nie oznaczało, że to się uda wtedy. Tak myślę, Kasiu, teraz. Tak. I udało się tak, jak się udało, to znaczy wszystkie, my musieliśmy cały czas jakby podejmować pewne, jeszcze też Piotrek, który należy do jak go teraz tak, próbujemy się sytuować do historii społecznej, bardzo wyraźnie, no musieliśmy się jakoś dogadać, dając sobie bardzo duże pole swobody. I to, że dawaliśmy sobie takie pole swobody dosyć spore, to powoduje też, że te rozdziały przez nas pisane, one są dosyć odmienne, tak? To znaczy mieliśmy takie przekonanie, że możemy dokonać pewnej syntezy, bo nasze myślenie jednak o przyszłości, w tym wypadku o PRL-u, było, czy o powojennej Polsce, generalnie o transformacjach i o tym, że, a to może za chwileczkę powiem jedną rzecz, ono było jednak zgodne, tak? My się w tych zasadniczych rzeczach zgadzaliśmy, ale innymi metodami do tego dochodzimy, inaczej piszemy i jakby stwierdziliśmy, że nie będziemy ze sobą walczyć. Chyba w ogóle nie było takiej dyskusji, tylko się spotkaliśmy, zresztą w bardzo miłych okolicznościach przyrody, bo u Piotrka nad morzem i przegadaliśmy tam dwa dni, żeby to jakby dopracować i później już cały czas jakby pracowaliśmy online nad szczególnymi rozdziałami. I teraz jakby to, co chciałam powiedzieć, a urwałam, to, że też chyba wszyscy byliśmy przekonani co do tego, że w odróżnieniu od jednak myślę sporego grona naszych kolegów, bo ja się czuję jednocześnie historykiem, historyczką PRL-u i to jest mój problem, może też słabościowy. Przynajmniej bardzo długo starałam się i chciałam się czuć. To cały czas jakby za mną to pytanie, czyli nie potrafiłam się zgodzić z tą odpowiedzią prostą, że my już bardzo wiele wiemy, że już zostało tyle tych źródeł, tych archiwów odkopanych, że w zasadzie żadnych odpowiedzi na żadne, czyli zasadnicze odpowiedzi już zostały sformułowane. I ja się z tym pogodzić nie mogłam, chyba też z tej niezgody naszej wspólnej na to ta książka się pojawiła i czy te badania zostały podjęte. A druga kwestia taka istotna to, że mieliśmy takie poczucie, że nawet jeżeli mamy ogromne grono niesamowicie mądrych, utalentowanych historyków i historyczek, którzy się tą sferą zajmują, to nie potrafimy się wybić jakby z tymi badaniami społeczno-kulturowymi w tym dyskursie zdominowanym przez jednak moim zdaniem wciąż upraszczające myślenie kategoriami politycznymi, że tego się nie da tak wyjaśnić, no bo się nie da, bo ten system się jakby ucieka gdzieś. Się ślizgamy wtedy po powierzchni, w ogóle tych ludzi nie widzimy, oni nam gdzieś tam uciekają. Więc jakby
mimo że mamy tak strasznie dużo już tych badań znakomitych zrobionych, to się nie przebija do tego głównego dyskursu. I nawet w podręcznikach nie mamy, nawet już przechodząc na taki dyskurs historii z edukacji nawet, to te tezy się nigdzie nie pojawiają. Tak? Tezy Dariusza Jarosza, które są strasznie ważne, tak? Takie podstawowe badania, które gdzieś tam są cytowane, jest wszędzie to, ale to się gdzieś rozmywa. Tak? Znaczy, pewne rzeczy są niedyskutowalne, nam się wydawało. I to chyba w dużej mierze wynikało też z tego, że jakby te badania podstawowe, one nigdy nie zostały sformułowane w postaci syntezy. Nigdy się nie doczekaliśmy syntezy historii społecznej Polski w XX wieku, a już o okresie powojennym nie wspominając. No więc to jest jakby też jakby z tej perspektywy tego okresu i badań historiograficznych, w którym ja jestem jakby zanurzona siłą rzeczy, przynajmniej do pewnego czasu byłam, jak mi się wydawało. I do tego jeszcze doszło to, że jednak każdy z nas od dłuższego czasu zajmował się tymi tropami kobiecymi i wydawało nam się, że zastosowanie jakiejś jednolitej, konkretnej metodologii pozwoli nam zbudować spójną książkę, która będzie, nawet jeżeli ona będzie w detalu rozdrobniona, to ona będzie niosła jakąś jednolitą myśl. No i właśnie tak, to już w zasadzie odpowiedziałam, dlaczego ta książka powstaje bardziej niż o czym traktuje. Ale dla nas metodologów są to bardzo cenne uwagi, bo my stawiamy pierwsze pytania historyko, taka jest nasza rola. Co was właściwie kręciło, prawda, żeby podjąć temat, jak dochodziliście do tematu, bo tak jak rozumiem, zaczynało się od kwestii historia społeczna PRL-u, prawda, to nie od razu była historia kobiet. Prawda? Czy od razu był ten pomysł, robimy historię kobiet i w historii PRL-u, połączyć te dwa na pozór, znaczy jeżeli chodzi o historię PRL-u, na pozór już tak zorganizowane, ustrukturyzowane badania, prawda, w Polsce, mówię, tylko że no, wciąż jeżeli chodzi o historię polityczną oczywiście. I to w pewnym ujęciu, w pewnym konkretnym ujęciu, które w Polsce nazywa się ujęciem pozytywistycznym. Natomiast no, tak jak pani profesor powiedziała, tam gdzieś na marginesach pojedyncze epizody historii społecznej, historii kulturowej może, no i wreszcie historia kobiet, prawda? Także te informacje są dla nas cenne, bo pani tutaj pokazuje, jak dochodziło w zasadzie do tego ścierania operacjonalizacyjnego samej tematyki, którą pani doktor no, streściła nam w takiej formie, otwierającej bardzo wiele wątków. Padło pojęcie syntezy. Jeszcze o tym będziemy mówić, czy to jest synteza, czy ta książka jest syntezą. Możemy tutaj zapostulować, że jest to synteza niewyczerpująca zdecydowanie, prawda? Otwierająca, jest to otwierająca zdecydowanie, tak. Tak, ale jednocześnie państwu się udało, być może dzięki temu, że stosujecie inne różne metodologie, ponieważ wychodzicie z różnych dyskursów, dziedzin w zasadzie, łączycie różne dziedziny, ale no wszystko to jest spójne. I my też jako metodolodzy zastanawiamy się, jak to się udaje, prawda, że zrobiliście z tego taką chłonną formę, można powiedzieć. Chłonną formę, która może się doczeka kiedyś jakiejś nazwy gatunkowej, ale no na razie jej nie mamy, tak? Ale jest to forma chłonna, no przypomina trochę w związku z tym taki pewne elementy eseju naukowego, natomiast zdecydowanie jest to esej, to jest po prostu, rzeczywiście można powiedzieć, jest to pewna synteza, ale otwarta synteza, synteza otwierająca w zasadzie dyskurs, prawda? Natomiast jaki to jest dyskurs? No, z całą pewnością nawiązujący już do istniejących tradycji, rozwijających się i ewoluujących tradycji, nowej szkoły historii społecznej, badań nad komunizmem i tak zwanej historii transnarodowej. Myślę, że porozmawiamy o tym za moment, natomiast widziałam, że jest pytanie. Tak, Piotrze? Tak, dzień dobry. Mamy pytanie od pani profesor Dobrochny-Kałwy. No jak najbardziej w kontekście tym, w którym toczy się rozmowa obecna, jest bardzo trafne. Pozwolę sobie odczytać. Dzięki Dobrochno za to pytanie.
A więc tak, jakie doświadczenia związane z pisaniem książki mogą dostarczać wyjaśnienia, dlaczego nie powstała synteza historii kobiet w Polsce? A może jest nadzieja, by w przyszłości taki projekt był możliwy? Kasiu? Spróbuję, będziemy się wymieniać. Mhm. Będziemy próbować. Ja myślę, że to na pewno jest ta kwestia, o której mówiła Basia na początku. Kiedy wydawało się, że właściwie na temat powojennej Polski tyle już napisano, to gdzie właściwie nie dotknęliśmy, to okazało się, że potrzebowaliśmy robić badania podstawowe. Także bardzo, bardzo wiele obszarów jest jeszcze niezbadanych i w związku z tym pisanie syntezy jest tutaj mocno utrudnione i stąd ta nasza synteza jest taką syntezą otwartą i ja osobiście jestem też przywiązana do metafory mapy, że nasza książka jest rodzajem mapy pokazującej tereny zbadane i tereny, które nie są zbadane i które powinny być zbadane, które zasługują na badania i wyznaczają właśnie jakieś takie dalsze perspektywy. Więc to jest... Ale od razu spróbuję się wciąć, czy te tereny niezbadane, białe plamy na tej mapie, czy one powodują właśnie to, że albo wskazują, dlaczego synteza historii kobiet w Polsce nie powstała jeszcze? Czy można się nim kierować? Żeby odpowiedzieć na to pytanie. No. No właśnie nie do końca tak mi się wydaje. Nie do końca mi się wydaje, ponieważ... Nie wierzę w to, że można do końca zawsze powiedzieć wszystko. Zawsze się znajdą jakieś kolejne białe plamy, jakieś kolejne niedopowiedzenia, jakieś miejsca, które albo zostają pominięte w drodze selekcji, albo niezauważone, niedostrzeżone. Wielu rzeczy nie dostrzegamy. Więc tak jak mówiłam na początku, gdybyśmy my pisali tę książkę w tej chwili, to pewnie byśmy dostrzegli albo wzięlibyśmy pod większą uwagę niektóre aspekty, które zostały w naszej książce potraktowane trochę po macoszemu albo praktycznie niedostrzeżone. Proszę je od razu wymienić, żebyśmy no to jest mieli na podorędziu. To jest na przykład kwestia nieheteronormatywności. I tutaj się bijemy w piersi, to jest duża biała plama w naszej książce. My rzeczywiście, nasza książka się mieści w takim paradygmacie heteronormy. My rozpatrujemy i gospodarstwo domowe, i dorastanie, i politykę. Wszystko właśnie w tym kontekście heteronormy. Więc to jest taka duża nasza biała plama. Inne białe plamy, które może są mniej białe, powiedziałabym, a które są po prostu niedostatecznie opisane, za mało ruszone, to troszeczkę nam tutaj umknął Kościół, mimo że wydawało nam się, że piszemy sporo o Kościele, bo Kościół jest dla nas, jest w naszej interpretacji bardzo ważnym aktorem politycznym w powojennej Polsce. I zdecydowanie to nie jest tak, że całe dzieje powojenne to jest tylko i wyłącznie opozycja państwo-kościół. Chcieliśmy pokazać złożoność tych zjawisk, ale wiem, że na pewno trochę za mało jest tego kościoła tutaj. Więc tego jest na pewno za mało. Nie wzięliśmy pod uwagę jeszcze czegoś, co pewnie byśmy dzisiaj wzięli pod uwagę. Mianowicie, kiedy piszemy o kategorii wieku i analizujemy dzieciństwo, młodość i dorastanie, natomiast nie napisaliśmy o starości. Nie napisaliśmy o kobietach starszych. Jeżeli nam się gdzieś pojawiają, to tylko incydentalnie. Natomiast nie wzięliśmy pod uwagę specyfiki kobiecego starzenia się, więc to jest duża biała plama i myślę, że tutaj powinniśmy byli na to zwrócić o wiele większą uwagę. Tych białych plam no, jest na pewno jeszcze sporo, no, to jest jeszcze chociażby też to, my mieliśmy bardzo ambitne plany, że my napiszemy taką historię genderową. Właściwie nasza książka jest bardziej historią kobiet, trochę nam za bardzo umykają tutaj mężczyźni, oni się za rzadko pojawiają, bo właśnie kiedy rozmawialiśmy o tej książce, kiedy stoliśmy nasze wielkie plany, to właśnie planowaliśmy, że to będzie opowieść o powojennych dziejach z perspektywy kobiecej, ale pokazującej kobiety w relacji z mężczyznami, pokazującej złożoność tych relacji. No więc no nie do końca nam się to udało. Nasza książka jest może trochę za bardzo właśnie o kobietach. Pewnie jeszcze sporo tych białych plan dałoby się wymienić, ale to są takie najważniejsze i to są te, o których rozmawialiśmy sobie już po wydaniu książki, że gdybyśmy właśnie teraz się zabierali za pracę, to
akurat te tematy byśmy ruszyli. Oczywiście byłoby to trudno, wymagałoby to na przykład badań podstawowych, bo jeżeli chodzi o kobiety nieheteronormatywne, jeżeli chodzi o nieheteronormatywność, to w źródłach, które wszyscy żeśmy analizowali, praktycznie żeśmy nic nie znaleźli. Więc musielibyśmy gdzie indziej szukać. Musielibyśmy jeszcze zrobić bardzo poważne poszukiwania źródłowe. Jeżeli chodzi na przykład o kobiety starsze, o starość, no to po prostu za małą wagę przyłożyliśmy do kategorii wieku, bo w źródłach akurat widzieliśmy to. Więc myślę, że tu jest jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy, które należałoby napisać i stąd właśnie nasza synteza jest taką z jednej otwartą syntezą, jak to pani bardzo dobrze powiedziała, ale jest też takim rodzajem mapy. Ja celowo ciągnęłam za tymi białymi plamami, które państwo świadomie z różnych powodów, prawda, też powodów redakcyjnych zapewne, zostawiliście, no w odniesieniu do tego trzeciego pytania, jak powinno się pisać tę historię, nazwałam ją historią PRL-u jednak, prawda, celowo, ponieważ szukam tu alternatywy dla mainstreamu historiografii PRL-u w Polsce w tym momencie. Państwo tworzycie taką alternatywę. Ogólnie nazywam ją historią społeczną, społeczno-polityczną, trochę wchodzącą w historię kulturową, no i tą perspektywę gender, prawda? Jeszcze dodam inne wątki, które dobrze byłoby w tym kontekście poruszać, czyli kobiety nauki. No, ukazała się ostatnio książka o pionierkach informatyki, Cyfro dziewczyny, prawda? No jest to jeden z przykładów fajnych, ciekawych, natomiast no tak, na przykład w humanistyce tamtych czasów z symboliczną Marią Janią na czele, tak mi się wydaje, zwłaszcza w perspektywie, którą państwo postulujecie w tej książce, prawda? No, kobiety sztuki, kobiety sportu, taterniczki na przykład, taka kategoria, to też pojawia się w historiografii. Kobiety w strukturach siłowych czy penitencjarnych może bardziej i w służbach specjalnych i tak dalej, no, w ten sposób. To już na innych spotkaniach pamiętam, że też padały pytania o ludową historię, prawda? Ludową historię kobiet za PRL-u. No, akurat ten wątek się pojawia, tak mi się wydaje. Pani doktor już powiedziała tutaj kwestia awansu dostępu, prawda? I to zdaje się, zwłaszcza w pani rozdziałach, które pani jest autorstwa, ten wątek jest poruszany, chociaż oczywiście on jest też otworzony, tak można by było powiedzieć. Także celowo podkreślam te rzeczy, żeby, no tak jak powiedziałam, w odniesieniu do tego trzeciego pytania, jak można by było, jak powinno się pisać tą historię, prawda? Tu przepraszam, jeszcze wtrącę się, warto wymienić książkę Jolanty Kolbuszewskiej o historyczkach, napisaną niedawno, tak prawda, i wydaną, tak, świeża rzecz całkiem. Tak jest. To są te tropy do rozwijania, czy do tropienia po prostu. Ścieżki, które są pokazane, strony, które są pokazane, którymi dobrze byłoby iść. Ale jak widzimy, to się nam rozrasta na badania, które no wymagają wielostronnych, warstwowych projektów, by tak rzec, i wielodyscyplinarnych, i polimetodycznych, ale państwo dajecie tutaj, tak mi się wydaje, nie wiem, czy użyję tu słowa wzór, ale przykład tego, że da się zrobić. Z tym, że no kluczem jest, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko wiele autorstwo i różne doświadczenia badawcze. Znaczy ja jeszcze, jeżeli mogę, jakby też przechodząc później do tego pytania, chciałabym się jeszcze wrócić do tego pytania Dobrochny-Kałwy na momencik. Jasne. Czyli o tą syntezę, bo to się gdzieś tam łączy, bo ja myślę, że synteza z zakresu historii społecznej ma swoją specyfikę. Ja myślę, że ona nigdy nie jest zamknięta, że ja sobie nie wyobrażam za bardzo syntezy historii społecznej, która jest zamknięta. I tu jakby jakimś wyjściem z tego jest zawsze posługiwanie się tymi pojęciami, kluczami. I ja myślę, że to pojęcie historii ludowej jest takim kluczem do pisania syntez po prostu, takim bardzo ładnym na przykład. I jeżeli miałabym mówić z własnej perspektywy o tym, jak nasze doświadczenia mogą się przekładać na szansę bądź nie napisania historii społecznej kobiet w ogóle w Polsce, no to ja myślę, że jedyna
jedyna z tego rada jest taka, że może banalna, że nie powinniśmy się, czy powinniśmy się przestać bać pisać tych syntez w ogóle. I nawet jeżeli one nie będą idealne, podejrzewam, że nigdy nie są idealne, one są po prostu pewną propozycją interpretacji przyszłości w szerszej, w dłuższym trwaniu. Tutaj by było w długim po prostu trwaniu. Więc wymaga to oczywiście ogromu wiedzy i teraz jakby te wszystkie debaty, które się toczą wokół książki Pobłockiego, Leszczyńskiego, jakby też nas tego uczą. Że i też jakby z tych debat wynika, że historycy zawsze robią te dwa kroki w tył i się boją tego, że jeszcze jednak trzeba jakieś badania zrobić, żeby tę syntezę podjąć. No tak, a mi się wydaje, że przyzwyczaili się do słowa przyczynek. Ostatnie 20 lat to były same przyczynki, no takie ostrożne słowo, prawda? Nie wiem, jakiś taki trend, to była jakaś moda, trend i te obawy, czy jakieś kompleksy, no tutaj to trudno powiedzieć. No może nawet możemy powiedzieć coś o kompleksach tutaj. Ja wiem, czy Freud by nam tu coś mógł więcej powiedzieć w związku z tym, ale myślę, że bez lęku po prostu, bo innego wyjścia nie mam. To jest po prostu pewna propozycja interpretacji, którą się da zrobić na tym, co jest i oczywiście później możemy z tym dyskutować, ale będziemy mieć z czym dyskutować, bo najgorszej kiedy się tego po prostu nie ma. Więc synteza, my też przywykliśmy do takiego przekonania, że synteza jest dana i to jest tak jakby... To jest takie święte słowo, tak? To jest ten podręcznik Majewskiego, który stoi gdzieś tam na półce, albo nie wiem, Kieniewicza, XIX wiek i od tego nie ma w ogóle, z tym nie ma dyskusji, tak? Ja nie wiem, też współczesność jest jakby uczy tego, że może tego nas powinna przede wszystkim studia historyczne uczyć, że historia jest dyskutowalna, tak? Historia jest historyczna i ulega zmianom. I te interpretacje są proponowane przez różne... Nasze środowisko czy nasze pokolenie proponuje taką, a nie inną interpretację. I my chcieliśmy, żeby być może też my jesteśmy z jednego pokolenia, może to też o czymś świadczy, prawda? Mniej więcej, tak? Zamykamy się mniej więcej tam w tym pięcioleciu. Więc to jest nasza propozycja i myślę, że takiej propozycji się po prostu nie możemy bać i możemy, powinniśmy wychodzić z tego. Tak? My mamy 5 czy 10 syntez historii politycznej powojennej Polski, a nie mamy historii, czy takiej właśnie syntezy historii społecznej. No jest jakiś lęk, tak? Więc ja myślę, że nie powinniśmy się bać. Taka jasne. Jest moja... Tak. A jeżeli chodzi o to, jak pisać, to ja mam jednak tu jestem radykalna i to może nie radykalna, ale ja jednoznaczną mam opinię tutaj. To znaczy, ja myślę, że póki nie wyjdziemy z tego paradygmatu narodowego, to my to niewiele zrobimy. I też jakby obserwując to, co się dzieje, a bardzo dużo się dzieje, tak jak mówię, Czesi idą, to Czesi piszą, to jest też fascynujące. I naprawdę nie trzeba na Amerykanów patrzeć, można po sąsiedzku czytać. Jest to tak zwana perspektywa transnarodowa, prawda? Tak, badań nad komunizmem w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak. I ona jest, wydaje mi się, że ona jest nawet cenniejszą niż perspektywa amerykańska w tym momencie, bo się świetnie rozwija, rzeczywiście się niezwykle rozwija, badania w Czechach zwłaszcza. Tak, i to jest też tak, że jeżeli my jeździmy na te konferencje, to niektórzy się śmieją, tak, jeździcie sobie na konferencje, a miło czas spędzacie. Nie, to jest naprawdę, dla mnie to jest doświadczenie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, poza seminarium profesora Chwalby, to jest jedno z najważniejszych moich doświadczeń takich formacyjnych, to znaczy to są te rozmowy i to są te spotkania i te konferencje, w których nie wiem, Słowenka mówi o życiu codziennym, w małej miejscowości granicznej czeskiej na przykład, tak? Ja się ogromnie dużo nauczyłam, jeśli chodzi o same metody badania życia codziennego, czy także gender, które tam jakby dla mnie gender może, ja myślę, że Kasia jest jakby głębiej też w tych badaniach genderowych dużo bardziej niż ja, czy Małgosia. Za moment do tego przejdziemy, tak. Ale dla mnie jakby gender stał się częścią w ogóle analizy w obrębie badań historyczno-tych społeczno-kulturowych. To jest po prostu dla mnie część istotna. To jest jeden z moich fundamentów w tej chwili, ale jest częścią większej całości. Więc jeśli chodzi o to wyjście, czy jak popisać historię społeczną także kobiet w PRL-u, to jest na pewno
Jedna rzecz to jest właśnie to wyjście poza to ujęcie narodowe, zmiana perspektywy zupełnie, albo przynajmniej trochę, ale nie, chyba zupełnie. A druga rzecz to jest większy nacisk na tą historię oddolną. To jest uczenie ludzi, jak taką historię robić, jak mnóstwo mamy narzędzi, metodologii do tego, żeby tę historię w różny sposób uprawiać, właśnie tą oddolną. I to się znakomicie rozwija, tak? To się znakomicie rozwija i te badania historii oralnej, czyli historii mówionej, to świetnie pokazują. To jest, chociaż jakby tutaj jest jednocześnie się rozwijają bardzo mocno te historie pamięci znawcze te badania, więc ja myślę, że tu jest jakieś napięcie, tak? Znaczy historycy, którzy się koncentrują na źródłach archiwalnych, mają takie przekonanie często, że to wchodzenie w oral history to jest na pewno już jakieś badania pamięci i to nie ma nic wspólnego z badaniem stricte przyszłości. Więc ja myślę, że to jest to, druga rzecz to jest właśnie czy kolejna rzecz to jest właśnie nie bać się tego podejścia oddolnego i nie bać się człowieka. Bo ja mam wrażenie, że my się w badaniach nad historią powojenną ogromnie boimy tego, że ten człowiek nam do tego schematu nie będzie pasował. I który już jest jasny, bo my to przecież wszystko wiemy, tak? Bo to zostało gdzieś w tych wzorcach zapisane. Więc rozbijanie i robienie takich wyrw, myślę, że to jest coś, to może być interesujące. Znaczy, tutaj ta ostatnia pani uwaga jest ważna, bo tak, człowiek, a nasze schematy, prawda? No, dekonstrukcja jest jednym ze sposobów rozwiązywania tego dylematu, tak mi się wydaje. Chodzi mi o dekonstrukcję w sensie metamorfozy, przemiany, oczywiście w różnych kontekstach i sięganie, otwieranie na różne konteksty, tak jak tutaj, zresztą ta książka pokazuje po prostu. Wspomniała pani jeszcze o tym, co ja już zasygnalizowałam, że ta historia społeczna, którą państwo zastosowaliście tutaj, na pewno jest rozwijana, czy jest przedstawiana w perspektywie historii społecznej badań nad komunizmem tej amerykańskiej, którą zapoczątkowała w sumie Sheila Fitzpatrick, prawda? Ona się też rozwijała się w odniesieniu, jako alternatywa w odniesieniu do tak zwanej szkoły totalitarnej, tradycyjnej, Brzezińskiego czy to był taki główny punkt odniesienia, czy później pojawiły się inne, to tak jak ta historia transnarodowa, czy może są jeszcze jakieś tropy nasze tutaj, naszych badań, nie historyków oczywiście, ale zwłaszcza socjologów, spodziewałam się, że głównie tutaj inspiracje mogły wychodzić od socjologów i antropologów. Ale nie tylko, także od literaturoznawców. Literaturoznawców, tak. Tak. My się tutaj, naprawdę przynajmniej ja powiem za siebie, może dlatego też, że ja trochę tak siedzę okrakiem i pracuję w Instytucie Badań Literackich, ale inspirowaliśmy się pracami wychodzącymi ze środowiska Ośrodka Literackich i Kulturowych Studiów nad Komunizmem, który funkcjonuje w Instytucie Badań Literackich, tak. I to właśnie konkluzja wychodząca z tego środowiska, że komunizm jest pewnym zespołem idei i praktyk, bardzo nas zainspirowała i na tę koncepcję się powoływaliśmy, więc to na pewno jest nasze źródło inspiracji, ponieważ tutaj z tego środowiska mogliśmy inspirować się ich badaniami nad dyskursem oficjalnym, nad dyskursami też potocznymi, dyskursami popularnymi, więc też inne metody badań, które zaproponowali literaturoznawcy, prawda? Literaturoznawcze badania nad językiem były dla nas bardzo inspirujące, więc to jest to źródło, to jest na pewno nasze źródło inspiracji. No i oczywiście socjologia i antropologia jak najbardziej też, prawda? Tak, zapytam się o te badania nad językiem, bo tu spodziewam się krytycznej analizy dyskursu zapewne, ale też czy tropy Joan Scott tutaj są istotne w badaniach tego ośrodka, no bo ona zwróciła szczególną uwagę na język rzeczywiście. Tak. W kontekście performatywów, prawda, i tak dalej, no tutaj to od niej się zaczynało to w zasadzie, ale przecież jest przedstawicielką w końcu nurtu gender, czy w zasadzie jest pionierką tego nurtu w badaniach historiograficznych, to jest oczywiste, chociaż nie tylko ona oczywiście. Natomiast ta zależność między doświadczeniem a językiem, prawda? Tak, doświadczeniem czy dyskursem, prawda? Dyskursem, tak. A doświadczeniem, więc to nas na pewno bardzo inspirowało i
Staraliśmy się, znaczy tak, ponieważ tak jak mówiła Basia, my żeśmy sobie dali sporą autonomię. Jedni z nas bardziej się koncentrowali na zapisach praktyk, inni na analizie dyskursu, prawda? I myślę, że to widać, że te nasze rozdziały także pod tym względem się różnią. Mhm. Więc akurat te badania nad językową stroną doświadczenia, nad dyskursem dla mnie osobiście były bardzo inspirujące i ja się zastanawiałam nad tym, jakie kategorie pojawiają się dla określenia w pewnym momencie na przykład dorastających kobiet, bo to jest pewna zmiana, dokąd one są dziewczynkami, dziewczątami, a od kiedy są dziewczynami, prawda? W jakim kontekście też pojawiają się pewne nowe kategorie, pewne nowe określenia. Pewnie Basia mogłaby tutaj sporo powiedzieć o tym, jak zmieniał się język mówienia na przykład o samotnym macierzyństwie, bo to wszystko jest bardzo dynamiczne, więc wydaje mi się, że staraliśmy się w naszej książce też uchwycić dynamikę pewnych zmian językowych, dynamikę pewnych kategorii, które pojawiają się, zostają zinternalizowane, a później niektórzy z nimi dyskutują, niektórzy je przyjmują, a później te kategorie czasami zanikają, upowszechniają się, a czasami nawet zanikają. Więc to było dla nas bardzo, bardzo inspirujące. My też analizowaliśmy na przykład dyskurs ekspercki, dyskurs medyczny i socjologiczny. I tutaj zwracaliśmy olbrzymią uwagę na to, jakim językiem się pisze, ponieważ no, to ma ogromne znaczenie dla, że tak powiem, kreowania pewnych wyobrażeń społecznych i to, jak niektóre określenia z języka dyskursu naukowego przechodziły do dyskursu potocznego i kanałem transmisyjnym tutaj była na przykład prasa kobieca, czy w ogóle nowoczesne media, to nas bardzo interesowało. Ja myślę, że jeszcze tutaj podsumuję, tylko Pani podkreśliła dynamikę ewolucji, rozwoju, zmian w zasadzie, zmian czy nazwijmy to subwersji pewnych pojęć. Natomiast ja myślę, że też Wam się udało poniekąd pokazać dynamikę tych głównych kategorii operacyjnych czy głównych kategorii analizy. Oczywiście te trzy tytułowe, jak zostały wymienione, i nowoczesność, i równouprawnienie, ich, no, i kontekstowość, i komunizm, ale pojawiają się przy okazji jeszcze kolejne pojęcia, kolejne kategorie, takie jak sprawczość, takie jak awans, takie jak mobilność wielokierunkowa, takie jak dostęp. No, ten projekt emancypacyjny, odgórny czy państwowy i tak dalej, prawda? To tak powiedzmy tutaj w sprawie do powiedzenia. Pani profesor? To znaczy ja jeszcze zastanawiając się nad tymi inspiracjami metodologicznymi również, które jakby nam towarzyszyły poza oczywiście Jean Scott, która no siłą rzeczy jest jakby tutaj dla naszej perspektywy myślenia, bo ja myślę, że to jest, że ja nie wiem, czy nam się to udało oczywiście osiągnąć to, co znaczy tego się nie da powiedzieć w tej chwili w ogóle. To znaczy to jej założenie, że ta genderowa historia, niemal jak właśnie ta ludowa historia, ona przewróci historiografię do góry nogami. Tak? Ja nie jestem taką optymistką wcale. Znaczy nie wydaje mi się, żeby w warunkach polskich to było w ogóle osiągalne. Niemniej jednak dla mnie to jest wartość sama w sobie, to znaczy to myślenie, to zastosowanie tej metodologii genderowej jest po prostu zmianą perspektywy myślenia o przeszłości i odejścia od tego, również między innymi odejścia od takiego dominującego dotąd punktu widzenia. I to jest nie tylko Jean Scott, ale ja nie wiem, czy my się do niej wprost odwołujemy, ale na pewno niemiecka historyczka, która tutaj jest, przynajmniej dla mnie też w moim przypadku odgrywała bardzo ważną rolę, czyli Karin Hausen, do której bardzo często niemieccy historycy także tego okresu się odwołują jako takiej założycielki niemal, fundatorki tego nurtu, który też nie ma jakiegoś losy jakby tej historiografii opartej na gender w Niemczech, też nie jest jakiś bardzo taki no, hura optymistyczny, tak, gdybyśmy na to spojrzeli. Ale dla mnie równie ważne są jakby te inspiracje antropologiczne jakby siłą rzeczy, no bo jakby w tym najgłębiej siedziałam
zawsze i może teraz, no tak, dalej chyba. Czyli też to wszystko, co było jakby związane z mikrohistorią, co mnie tak, myślę, wydaje, jakoś nas uwrażliwia na doświadczenie jednostkowe. I to jest było dla mnie zawsze ważne i być może też tych moich, może to widać gdzieś, przynajmniej w tym rozdziale o rodzinie, że ja się na tym doświadczeniu jednostkowym bardzo starałam skupić. Ale to doświadczenie jednostkowe też oznacza, że możemy się ja myślę, że w tym, jak to jest napisane, można też znaleźć inne źródła i to są źródła o charakterze, czy inspiracje o charakterze socjologicznym właśnie, czyli to, co robi Łódź, i co robią badacze związani z Kają Kazimierską, z Oral History i doświadczenie biograficzne. I mimo, że my się tam bardzo często, zbyt często nie odwołujemy do wywiadu właśnie, to ja myślę, że myślenie o biografii i jej sposobach opowiadania własnej biografii, że jakby jest za nami jakaś utrudniająca myślenie syntetyczne jednak, refleksja o tym wyjątkowym, jednostkowym doświadczeniu. I kolejna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest oczywiście życie codzienne i to życie codzienne może mieć bardzo różne wymiary i tu można godzinami opowiadać faktycznie o tym, jak życie codzienne można uprawiać, ale ja myślę, że też tak jak we dwójkę z Kasią tu siedzimy, to zawsze mamy z tym kontakt, bo jakby to życie codzienne jest bardzo silną częścią badań nad PRL-em w Polsce. Ale zapytam się jeszcze, czy to przede wszystkim niemieckie Altersgeschichte, czy tak, czy jeszcze... dla mnie tak, wszystkim... ale jakby dla mnie na pewno też. Ono wyrasta, tak, bardzo mocno wyrasta też. Znaczy, ja nie wiem, czy to... Zastanawiam się nad tym, jak to zmapować, bo w Polsce mamy te silne badania nad życiem codziennym, ale one są jakby zawsze... Jak ja na przykład napisałam lata temu życie prywatne w Krakowie, bo szukałam wtedy, no byłam młodą badaczką bardzo, trochę pogubioną, mieliśmy bardzo dużą wolność poszukiwania własnych ścieżek wtedy. I ja szukałam, ja byłam zafascynowana tym, jak Francuzi analizują życie społeczne właśnie z taką użyciem takiej bardzo jasnej kategorii, czy bardzo jasnej, bardzo niejasnej, ale bardzo wyrazistej kategorii życia prywatnego. I pamiętam, że jak ja tę książkę napisałam, to jednym z takich podstawowych zarzutów było to, a po co tam sięgać do Francuzów, jak mamy przecież prawdziwą polskie życie codzienne, bo i należy stosować te kategorie, a nie życie prywatne tam z Francji sprowadzać, że takie obce to jest. Po co nam to jest? No więc też, to jest też takie bardzo ciekawe, że zawsze jest to zagrożenie, że jak się korzysta z jakichś innych doświadczeń, a z czego ja miałam korzystać, jak byłam bardzo młodą badaczką wtedy i chyba nie byłam gotowa na wymyślanie własnych kategorii wtedy. Chyba nie byłam na to gotowa, więc to zagrożenie zawsze o tym, że właśnie się skolonizujemy, albo ja się dałam skolonizować obcej myśli metodologicznej, to pewnie to do pewnego stopnia to nastąpiło, ale ja myślę, że w mojej książce o życiu prywatnym było dużo, paradoksalnie teraz jak o tym myślę, było dużo więcej życia codziennego niż tego życia prywatnego, więc to jest takie myślenie konkurencyjne, tak, to nasze życie codzienne, które ma swoją tradycję, tam jest ta seria z tym życiem codziennym, mamy znakomitych badaczy, którzy te kategorie stosowali i super, ale moim zdaniem jedną taką zasadniczą jakby problemem tego jest to, że my jakby zafiksowaliśmy się w badaniach nad PRL-em, jeśli chodzi o życie codzienne, na takim poszukiwaniu trudności życia codziennego. To jest walka z trudnościami życia codziennego. Jakoś się nie umiemy z tego wyfiksować, no, mówiąc bardzo brzydko. I ja myślę, że jeżeli byśmy sięgnęli do tego Altersgeschichte niemieckiego, ja miałam też ogromną przyjemność spotkać uczniów Alfa Littkego i jakby widzieć, jak oni mówią, jak oni konceptualizują pewne rzeczy. I na pewno tu też jakieś wpływy zostały, ale samo Eigenzin i samowola, ja myślę, że to jest do wykorzystania też na szerszą skalę i myślę, że oczywiście powinniśmy szukać własnych kategorii zawsze, ale pewne narzędzia można też wykorzystywać i modyfikować. Moim zdaniem to jest własność intelektualna świata, tak też. Więc... Jak najbardziej zgoda, bo tu chodzi o to, żeby no, wyrywać z kontekstu, w których one powstawały, bo wtedy one żyją, prawda? One się rozwijają, żyją, ewoluują, tak. Tak, tym bardziej, że to jeżeli myślimy o Fitzpatrick i tej jej pozycji takiej podważającej to myślenie totalitarne,
no to na pewno Albitkę to robił w kontekście między innymi, no przede wszystkim jednak okresu III Rzeszy, ale również dla tego okresu NRD, później już kiedy robił badania właśnie takie, czy te późniejsze badania. Więc ja myślę, że to jest jakoś, no możemy próbować. Ja się staram studentów na przykład, jest też świetna książka, która teraz wyszła, tłumaczenia tekstów, więc już ten niemiecki nie jest taki nieosiągalny, tak, bo większość ludzi jednak mówi po angielsku, więcej osób mówi po angielsku i czyta po angielsku niż po niemiecku, a tutaj dzięki Kornelii Kącioł właśnie między innymi te teksty zostały przetłumaczone na język polski i mamy tę książkę, wydał je Poznań, więc jest super. Możemy z tego korzystać i powinniśmy z tego korzystać. I naprawdę moi studenci byli pod wielkim wrażeniem tego, że można, tak, też można, tak. I jeszcze jedną rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, i bo my się do tego wprost odwołujemy, to jest oczywiście Foucault, czyli filozofia i socjologia, tak. To i Bourdieu też. I przez Foucault to też, tak, nie wiem, czy teraz o tym więcej mówić, ale w każdym razie tylko wspominam, że to jest bardzo ważne, jeśli myślimy o zastosowaniu tej kategorii kolejnej, biopolityka, może mamy nawet za dużo tych wszystkich kategorii tam w tej książce, którymi się posługujemy, bo każda z nich jednak idzie, te nitki nas ciągną w inne strony, także interpretacji w tej skali, takim dłuższym właśnie trwaniu, czy myśleniu w ogóle o XX wieku, bo my się staraliśmy właśnie myśleć bardzo, ponad wschód-zachód też, poza tą, bo jest tak, ta bariera jest prawie nieprzekraczalna. I to jest z jednej i z drugiej strony. Ja byłam w zeszłym roku na takiej konferencji w Londynie i tam, czy 2 lata temu, przed pandemią to było. I tam to odczułam wyraźnie, bardzo wyraźnie, że to jest ta granica. Oczywiście staramy się ją w różny sposób przekraczać. Może ta makrohistoria też daje taką szansę, ale jest niezrozumienie, jest coś takiego, czego może na inną dyskusję długą, ale to jest coś takiego, szczególnie w tych badaniach nad XX wiekiem to jest wyraźne. Te doświadczenia są tak inne, że nie jesteśmy sobie w stanie pomóc, jeśli chodzi o interpretację. Jasne. Jeszcze ja dodam, ponieważ Basia mówiła tutaj o inspiracjach ze strony niemieckiej, ale tak z Geschichte. Nas jeszcze całkiem inspirowała socjologia, ale też historiografia francuska. I tutaj już oprócz wymienionego Bourdieu, to także de Certeau, od którego żeśmy zaczerpnęli i posługiwaliśmy się koncepcją praktyk społecznych. I w kontekście właśnie tych praktyk społecznych staraliśmy się pokazać sprawczość. Tę sprawczość też się staraliśmy troszeczkę przeinterpretować, bo chcieliśmy ją pokazać także jako rodzaj radzenia sobie. To tutaj nawiązuje do tego, co pani profesor mówiła o tym, że o PRL-u się pisze wtedy, kiedy się poszukuje doświadczeń trudnych, ciężkich, prawda, i takich bardzo opresyjnych, i istnieje taka skłonność do rozciągania okresu kryzysu gospodarczego lat 80. na cały okres powojenny i pisania właśnie o wiecznych kolejkach i wiecznych niedoborach, prawda? Natomiast my tutaj chcieliśmy w związku z tym pokazać, że no niekoniecznie nie zawsze tak było źle i że ta sprawczość w takich, a nie innych warunkach historycznych czasami jest także tym radzeniem sobie w sytuacji trudnej, ale też radzeniem sobie w sytuacjach troszkę mniej ekstremalnych, nie tak trudnych. Dobrze. Widzę, że są pytania, tak? Tak, są pytania, ale jeszcze zanim pytania, to chciałbym ciebie pewien komentarz dodać do tego, co panie mówicie w tym kontekście właśnie rozważań teoretycznych i metodologicznych. I dlaczego tak się tutaj, że tak powiem, wtrącam w tę rozmowę? Mianowicie na początku tej waszej wymiany zdań pojawiło się pojęcie gender, perspektywy gender, prawda? To jest niezwykle ważne pojęcie w ogóle w tej książce i w samym tym dyskursie, tak? Jeżeli w ogóle mówimy o historii kobiet. Ale w książce pojawia się takie pojęcie jak metodologia gender, prawda? Metodologia gender i też pada takie zdanie, że historia gender domaga się nowych narzędzi, nowej metodologii. Czy mogłybyście pani, że tak powiem, sprecyzować, tak? Znaczy, na czym polega metodologia gender? Znaczy, czym ona się charakteryzuje, tak? Znaczy, czym ona dokładnie jest, tak? Bo to, o czym teraz mówicie, jak was słucham, znaczy miałem taką nadzieję, że to gdzieś tam wypłynie, ale czy analiza dyskursu, czy odwoływania do Bourdieu, czy odwoływania do Foucault, prawda, i tak dalej, analiza języka, znaczy to są wszystko narzędzia i koncepcje czy podejścia, które są, no już nazwijmy to w taki sposób, że znaczy typowe dla takiej uteoretyzowanej historii, prawda? Historii społecznej, kulturowej i tak dalej, i tak dalej. Nie, to są standardowe narzędzia.
Nie? One są być może nowe dla historii politycznej czy dla historii zdarzeniowej, tak? Czy gdzie mamy uprawianie historii na poziomie redagowania źródeł, tak? No tutaj oczywiście nie ma o tym mowy, tak? Znaczy tu jest świetnie ta metodologia funkcjonuje. Natomiast dlaczego o to pytam? Znaczy pytam o to dlatego, że też to pojęcie gender, tak, w tym publicznym dyskursie, znaczy ono jest taką pałką w tym momencie, nie? Prawda? I ono jest używane, że tak powiem, intencjonalnie, w bardzo zły sposób, tak? Stąd to właśnie moje pytanie o to, co oznacza pojęcie metodologia gender, tak? To na razie tyle, dziękuję. Zapraszam panie. Ja mam wrażenie, że powinniśmy mówić raczej o perspektywie gender, to co my żeśmy zastosowali tak naprawdę. Natomiast ta metodologia chyba zrobiła się jakimś takim pewnym rodzajem, nie wiem, czy skrótu myślowego, czy czegoś takiego, bo jeżeli ja myślę o swoim podejściu, to dla mnie gender jest właśnie pewną kategorią i pewną perspektywą. Natomiast miałabym problemy z powiedzeniem, co to takiego jest. Metodologia gender, ponieważ no właśnie. A metodologia studiów gender, metodologia historii gender. Czy to jest metodologia, która korzysta z tych już znanych, tak? Która korzysta z bardzo wielu znanych, podobnie. Niejako w ten sposób legitymizując po prostu tę fundamentalną kategorię gender, tak? Tak. I na tym polega metodologia gender, tak? Czyli na dobrą sprawę mamy do czynienia. Może jeszcze Basia coś dopowiem. Znaczy tutaj jakby. Najistotniejszym się wydaje to, że no, jak sformułujemy definicję metodologii, bo jeżeli metodologia jest bardzo, jeżeli mówimy o metodologii, to bardzo istotna jest konceptualizacja zadanie konkretnych pytań, tak? Dla mnie to jest istotne jakby częścią metodologii, ale nie chcę z metodologami wchodzić w dyskusję o tym, bo się nie czuję do końca kompetentna pewnie. W każdym razie ja myślę, że to, że faktycznie ta perspektywa genderowa nam zwraca uwagę na to, że konstytutywnym elementem relacji społecznej jest płeć i powinniśmy zwrócić uwagę na jej funkcjonowanie w przyszłości również, na koncentracji na postrzeganiu pewnej różnicy między płciami, ponieważ ona oznacza, i tu jest jakby to kluczowe, pewne relacje władzy, tak? Bo tu żeby nam to nie umknęło, bo to jest jednak przynajmniej w wypadku, jeśli odwołujemy się do Scott, to jest tutaj bardzo ważne. Więc ta metodologia by wtedy była tym, co Kasia mówi, to znaczy jest pewną perspektywą myślenia o przyszłości i badań nad przyszłością, ale jak my będziemy badać te relacje, biorąc pod uwagę zasadnicze pytanie o rozkładające się właśnie te napięcia, czy relacje władzy, to już myślę, że w detalu to nas nie ogranicza. I wtedy nie mamy tej jednej metodologii. My to możemy robić za pomocą dyskursu i bardzo często to jest robione za pomocą dyskursu. I wtedy możemy dostrzegać to w tych badaniach, które właśnie Scott proponowała, czyli analizujemy język polityki. I w tej polityce, nie mówiąc w ogóle nic o, nie analizując żadnych grup społecznych w postaci kobiet na przykład, ale tylko i wyłącznie język polityki, zauważamy to, że tam pewne tropy się genderowe się pojawiają. Więc ja myślę, że to jest bardzo otwierające i daje nam możliwość, myślę, że nie ma jednej takiej genderowej metodologii, tak? Mamy różne metodologie. Czyli na dobrą sprawę można by powiedzieć, że właściwie jest to tak perspektywa, znaczy bardziej epistemologiczna, prawda? Natomiast jeżeli mówimy o metodologii, to mamy do czynienia z takim oświeconym eklektyzmem metodologicznym, tak? W sensie takim, że mamy do czynienia z kłusowaniem po różnych obszarach, tak? Dobieranie sobie różnych rzeczy, rekontekstualizowanie ich, redefiniowanie, to prawda? Jest. Do pola epistemologicznego, w którym się funkcjonuje, tak? Na dobrą sprawę. I że tak powiem używanie ich w tych nowych kontekstach, prawda? Czyli
No bo wtedy jakby też jakby to gender zaczyna, czy ta kategoria płci kulturowej zaczyna funkcjonować idealnie, tak? Jeżeli byśmy stworzyli odrębną metodologię, to ją wyobcowujemy z historiografii, a idea była taka i też idea Scott była taka, żeby ona była jedną z nadrzędnych kategorii, tak? Czyli jeżeli mamy, jeżeli mielibyśmy płeć kulturową, mamy naród, dajmy na to, mamy rasę, mamy wiek, klasę, tak? Klasę, czyli rasę. Była z tej klasy kategorii, tak? Tak, która wchodzi w różne dyskursy, różne paradygmaty, różne modele i tam operuje w inny sposób w każdym. I na tym, rozumiem, innymi słowy wyjaśniając już ostatecznie. Tak, no bo tak byśmy tworzyli skup dyscypliny, znaczy, zaczęło się, już poprzestając na Scott, prawda, zaczęło się od pewnej obserwacji, czy odkrycia, nazwijmy to tak, że to, co można nazwać różnicami płciowymi, tak, nie dotyczy tylko ról społecznych, ale też rozmaitych relacji, które badają różne modele. Mówimy o historii, prawda? Historiografię w różnych modelach. Ona przede wszystkim wymieniała, o ile dobrze pamiętam, relacje społeczne i relacje władzy, prawda? Tu, jeżeli chodzi o aspekt językowy, skupiała się na tym drugim. Jedna rzecz mi przychodzi do głowy, to znaczy myśmy się kiedyś nawet zastanawiały nad tym, czy taką historię genderową da się uprawiać w obszarze takiej czystej historii politycznej. No i się okazuje, że chyba się nie da tutaj, tak? Bo tutaj te narzędzia muszą mieć charakter taki społeczno-kulturowy, a jeszcze najlepiej kulturowy, tak mi się wydaje. Ona jest nieadaptowalna do takiej historiografii pozytywistycznej, tak mi się wydaje, jeżeli używamy tego pojęcia historiografia pozytywistyczna, bo nie mam pojęcia, jakie można by narzędzia tutaj zastosować, żeby to zbadać. Znaczy, to absolutnie ma pani rację. Znaczy, to jest nieredukowalne, dlatego że wtedy, że tak powiem, ta koncepcja, tak, gender, czy w ogóle płci, jest redukowalna do faktów politycznych, tylko i wyłącznie, tak? Czyli te relacje są sprowadzane do relacji politycznych, prawda? Koniec, kropka, niczego więcej nie ma. I do wydarzeń, prawda? Czy faktów, czy zdarzeń, jakby tego nie nazwać. Ustalane fakty stają się punktem wyjścia do studiów genderowych w ten sposób po prostu. I tak można zastosować do studiów genderowych historię polityczną. W takim wydaniu zdarzeniowo-pozytywistycznym, tak? Są po prostu tylko źródłoteką dla badań genderowych. Nie, jasne, oczywiście, że tak. Chodzi o tę kluczową jednak, która zrobiła ferment niewątpliwie, pewną rewolucję i bardzo radykalną rewizję. Chodzi o tę kategorię, która wchodzi w różne dyskursy, tak? Ale rzeczywiście państwo macie rację, że przede wszystkim ona się porusza bardzo szeroko ujętej historii kulturowej, historii społecznej oczywiście też. Prawda? Może to też jest takim źródłem, jakby, może nie powiem, no bo jeżeli byśmy też znowu mapowali tą historiografię współczesną, no to my gdzieś tam głęboko w tych badaniach genderowych siedzimy pewnie. Już jest ta grupa, naprawdę, uwierzcie mi państwo, że grupa osób, które się z różnych perspektyw tym zajmuje, jest całkiem spora. I może jedną wadą tej grupy jest to, że bardzo dużo publikuje po angielsku i ten dyskurs się zaczyna przenosić gdzie indziej, jakby poza tą historiografię polską jednak, bo tak jest w polskiej historiografii niestety. Ale cały czas jakby zastanawiając się, dlaczego tak się to wszystko toczy. To znaczy, że mamy teraz, co już też diagnozowała Dobrochna Kałowa kiedyś, że mamy ten spór jednak taki bardzo wyraźny wewnątrz środowiska, które wyrastało gdzieś z tej idei kiedyś zapoczątkowanej przez Annę Żarnowską. To znaczy są ci zwolennicy bardzo, to grono osób, które się jakby chce stosować tą kategorię, nie boi się, nie widzi w niej ideologii, bo tam jest cały czas ten lęk, że to jest ideologiczne, to strasznie ideologiczne i na pewno za tym stoi coś i ta ideologia musi być w związku z tym przerażająca, tak jak mówię, skrzywia nasze myślenie o przyszłości, jest ogromnie tożsamościowa. Deprawuje, tak, no to już nawet nie mówię, to nawet już do tego to nie sięga. Ale do takich poprzecznych rzeczy, którymi my się spotykamy, bo ja się z tym spotykałam na konferencjach, tak, niejako ja się czuję, czasami myślę, że zostałam wypchnięta też z pewnych debat, bo wprost, tak, to znaczy, że to jest złe i tego się nie powinno używać, bo to nie jest godne prawdziwego historyka. A z drugiej strony właśnie mamy grono osób, które się bardzo trzyma tej historii tradycyjnej, tak zwanej historii kobiet, jako tej lepszej, tak, i tu jest...
No i teraz ja zastanawiam, dlaczego tak jest i być może jest też w tym to ten lęk przed zastosowaniem właśnie tych metod, które są mocno związane z, po prostu z historią społeczno-kulturową albo kulturową, że to nie jest tylko polityczne, ja szukam w tym innych jeszcze korzeni, być może to jest to, nie wiem. No. To znaczy już tutaj sygnały padły, dlaczego gender no, jest jakoś napiętnowane mimo wszystko dwa powody, no. Zazwyczaj się wymienia tutaj dwa zarzuty, tak jak Państwo powiedzieliście, ta ideologizacja, prawda? No zupełnie dyskusja na inne spotkanie, ale jest to przecież też odpowiedź na jakąś ideologię, możemy powiedzieć ideologię patriarchalizmu, neokonserwatyzmu i tym podobne. Nacjonalizmu. Tak, no a z drugiej strony jest też argument postkolonialny, czyli no właśnie autokolonizacja, ciągle coś bierzecie stamtąd, tak, nic od nas, nic ten. Nie tworzymy własnych kategorii, tak tylko jest, pożyczamy cały czas. Ciągle pożyczamy, sami sobie przeciwko sobie, tak, i tak to się kręci, prawda. Mi się wydaje, że ten pęcherzyk trzeba przeciąć, pasuje kategoria, bierzemy, tylko trzeba ją dobrze poznać. I zrozumieć. Znaczy, no, ja też wierzę w tą zasadę wykorzystywania, pasożytowania. Znaczy, pewnie to jest też moje doświadczenie takiej pracy między dyscyplinami i pewnie Kasia ma bardzo podobne doświadczenie. Otóż to. Ja myślę, że wszyscy, którzy no, po prostu badają interdyscyplinarnie, którzy poruszają się w przestrzeni cross, trans, transwersalnej zwłaszcza, idą w poprzek, Nie mają z tym problemu, no, bo nie mają innego wyjścia w gruncie rzeczy. Tu trzeba, poza tym no, to możemy zrobić taką ripostę, po prostu wyemancypowujemy te kategorie z tamtych kontekstów i bierzemy do siebie. U nas będą lepiej pracować, u nas pokażą nie tylko nam, ale i tamtym, tak? Trochę inaczej też naszą historię, ich historię i tak dalej, jeżeli z naszej perspektywy to będziemy robić. A przecież mamy perspektywę specyficzną, swoistą i wydaje mi się, że choćby jednym tutaj tropem jest Maria Janion, jej seminarium, jej badania, jej adaptowanie kategorii gender w imaginarium romantyczno-nacjonalistyczne. Oni to robili na jej seminariach. To zupełnie coś nowego. Tego nie ma nigdzie. To było tylko u nas. Ja się też jakby... Przepraszam cię, Kasiu. Nie, ja się chciałam tylko właśnie odwołać tutaj do Marii Janion i właśnie do tego, że jeżeli chodzi o implementowanie kategorii gender, no to właśnie nie tylko historycy, ale przed historykami, literaturoznawcy, mam wrażenie, że wcześniej ją zaimplementowali i potraktowali to właśnie nie na zasadzie kłusownictwa, przejęcia, pasożytowania, tylko zapożyczenia. Zapożyczenia, kolaboracji, współpracy i te metafory mi bardziej odpowiadają niż właśnie takie metafory jak kłusownictwo czy pasożytowanie. I my, kiedy rozmawialiśmy o naszej książce, w naszych wewnętrznych dyskusjach, bardzo mocno się odwoływaliśmy właśnie do tego, że kategoria gender już funkcjonuje w badaniach literaturoznawczych, funkcjonuje w socjologii, funkcjonuje w antropologii, ale bardzo istotnym punktem odniesienia było właśnie dla nas literaturoznawstwo i to, że Maria Janion no właśnie przekuła ten pęcherzyk i wprowadziła pojęcie, nadając mu swoje własne interpretacje, nowe interpretacje i pokazując, że w polskim kontekście to pojęcie można w inny sposób stosować. Mhm, jasne. Piotrze, jakieś pytania są, tak? Tak, jest jeszcze pytanie od pani. Jest jeszcze pytanie od pani profesor Dobrochny Kałwy i już się odczytuję. W ramach różnych i licznych spotkań wokół książki, jakie kontrowersje pojawiły się w dyskusjach? Na co z waszej propozycji nie było zgody? Ja mogę od razu powiedzieć. To ciekawe pytanie bardzo. Tak. Czy to jakby z czym nie mogłyśmy się pogodzić z tego względu, że, znaczy pogodzić, no jakby to stało w opozycji do jednego z naszych głównych założeń, to był ten zarzut, że w książce powinny się, jeżeli to jest książka o kobietach w PRL-u czy powojennej Polsce, to tam się powinny te fundamentalne nazwiska pojawić.
I to nie tylko Janion, ale właśnie znaczących aktorek, twórczyń, reżyserek, pisarek, tak, ich tam nie ma. I tu muszę bezwzględnie powiedzieć, że tak założyłyśmy. Bo ta historia miała być. I tutaj jakby nie musimy się, tak, czy możemy się tłumaczyć, czy tak, powinniśmy się wytłumaczyć i wytłumaczenie jest jedno, to znaczy to byłaby zupełnie inna książka. I my przyjęłyśmy, że opowiadamy historię oddolną. To było, oczywiście ta oddolność tam jest, w związku z tym, że się odwołujemy do różnych metodologii, ona się w różny sposób jakby będzie w tekście pojawiać, ale my chciałyśmy dotknąć doświadczenia powszechnego, to może jest za dużo powiedziane, ale odejść jakby od tych narracji heroicznej w tym sensie, że ona opowiada właśnie historię wielkich bohaterek albo mniejszych bohaterek. Kasia. To oczywiście jest pole dla dalszych badań, bo na przykład uważamy, że w nurcie historii intelektualnej zasługują na uwagę, nie wiem, socjolożki, którymi my się zajmujemy, ale także lekarki. To jak wiele się pojawia lekarek, pedagożek, które tworzą dyskurs ekspercki. Ale to już jest kwestia no właśnie na inną opowieść. Inna opowieść, tak jest. Bo to by było w duchu bardziej tego typu książka, w duchu właśnie Marii Janion, Kobiety, duch inności, tak mi się wydaje. No właśnie tropienie i idziemy tropem pewnych postaci. Niekoniecznie z samego szpicu oczywiście, ale tak. Ja myślę, że taka książka też będzie, takie ujęcie było też bardzo ciekawe. My po prostu miałyśmy inne założenie, tak? I pewnie to też było związane z naszymi doświadczeniami. My po prostu prowadziliśmy inne badania, w innych paradygmatach byśmy tak mogli powiedzieć. Innych źródeł, tak. Chociaż teraz na przykład robimy z Kasią takie badania nad właśnie takimi postaciami już nietuzinkowymi zupełnie, czyli właśnie tymi polskimi socjolożkami. I to też jest fascynująca historia, przez którą też można opowiedzieć historię PRL-u, no bo my chcieliśmy, ja nie wiem w ogóle, czy w tej książce jakąkolwiek ideologizację, jakkolwiek się udaje odczytać. Ja byłabym ciekawa, gdyby ktoś to zinterpretował właśnie w ten sposób, gdzie tam ideologia się pojawia jakaś, poza komunizmem pewnie. Ale akurat jeśli chodzi o te nasze socjolożki, to ta opowieść o PRL-u byłaby tak przez ich biografię, jak analizują, jak robią naukę i jaki dyskurs budują naukowy, to byłby też moim zdaniem przeciekawe. Może kiedyś, Kasiu, zrobimy coś. Może kiedyś. A jak się zastanawiam nad takimi pytaniami, czy tymi zarzutami, które może to nie są zarzuty, ale właśnie takimi pytaniami, nie do końca jakby zgodą na nasze wybory, to był właśnie ten porządek, który w książce jest. To znaczy zaczynamy od polityki, kończymy na urodzie. Na urodzie i ciele, tak. I nad tym też bardzo długo dyskutowaliśmy i ten porządek się ustalił chyba na sam koniec, bo jakby co by było, spróbujmy sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy zaczęli od rodziny, od mojego rozdziału. Tak, a później by była uroda, na końcu polityka, no więc by było, że typowo budujemy taką kontrnarrację w opozycji do, taką typowo kobiecą opowieść, tak? I to by było, no znowu jest typowo kobieca opowieść, wiadomo o garach i o kosmetykach. No więc zaczęliśmy od polityki, no i teraz jest zarzut, że idziemy standardowo, czyli zaczynamy od polityki. Więc tutaj chyba nie ma dobrego wyjścia, musiałbyśmy zrobić losowanie i gdzieś zaczęlibyśmy może od biopolityki, może, nie wiem. Nie ma tu chyba dobrego wyjścia, jeżeli przyjęliśmy ten porządek taki problemowy. Tak, a jeszcze... Czyli ja się tylko tutaj zapytam o jedną rzecz. To nie był, znaczy ta kolejność tematów przedstawianych w poszczególnych rozdziałach, no nie była przypadkowa w związku z tym, nie, tak? Nie, było, nie. Ale rozumiem, że to się przecierało w różnych dyskusjach. Tak. I ostatecznie jaki był powód?
No jeden już został podany, tak, że żeby tutaj nikogo nie kusić w ferowaniu zarzutu, że to taka kobieca opowieść i tak dalej, żeby uniknąć takich, powiedzmy, bzdurnych zarzutów, tak? Tak, ale już się z tym nie borykać, natomiast... Był jeszcze bardzo pragmatyczny powód, tak. Ponieważ uznaliśmy właśnie po długich dyskusjach, że ten rozdział Piotra Berkowskiego o polityce, ponieważ ja już mówię o tych rozdziałach problemowych, nie o wstępnym rozdziale Małgorzaty Fidelis, on nam trochę ustawił chronologię, więc troszeczkę żeśmy go tak potraktowali jako taką oś, punkt odniesienia i po prostu powód był bardzo pragmatyczny. Natomiast tym to, czy najpierw dalibyśmy gospodarstwo domowe, czy biopolitykę, żaden wybór nie byłby lepszy chyba. Ale to jest też ciekawe, pokazuje w pewnym sensie to nasze zniewolenie historią polityczną, że jednak osią jest historia polityczna, prawda? I my wokół tego dopiero obudowujemy różne ciekawsze rzeczy, nie? To jest... Ale myślę, że pierwszym powodem było jednak, nie wiem Kasiu, jak sobie teraz się zastanawiam nad tymi naszymi debatami, to było jednak to, że praca, bo tam był, to była kwestia tego, czy praca, czy polityka. I teraz do końca to ja nawet nie, faktycznie chyba tutaj zdecydowała ta osiowość, ta opowieść chronologiczna Piotra. Ale waga jakby tej transformacji, tej ogromnej zmiany jednak jest budowana na tej pracy i na polityczności. Chociaż polityka w końcu, jedną z naszych tez jest to, że jednak w polityce się może najmniej zmieniło, że pozostałych obszarach ta zmiana jest dużo bardziej wyraźna. To jest to, co Basiu, ty pokazałaś, zmiana, która zachodzi w rodzinie, która jest bardzo ważna. Ja tylko dodam, że to zniewolenie, nie traktowałam tego jako zarzut, bo to pomaga jednak czytelnikom. Oczywiście, że tak. Po prostu tak. Ten rozdział, rozdział drugi pana Berkowskiego daje nam mapę tak chronologiczną, dlatego udostępnia tę książkę również szerszemu gronu czytelników. Także z praktycznego punktu widzenia też jest to dobry pomysł. Nie czyniłam z tego zarzutu absolutnie. Ja jeszcze mógłbym wrócić na sekundę, bo pani profesor Barbara Klich-Kluczewska zapytała o to, czy książka wasza jest ideologiczna, żeby pokazać gdzieś tak, w którym miejscu ona jest ideologiczna. To jest bardzo prowokacyjne pytanie. Na dobrą sprawę, ale gdyby chcieć na nie odpowiedzieć, tak, w tej chwili nieskomplikowany sposób, tak, i wyjść na przykład z perspektywy społecznego konstruktywizmu, to można bardzo łatwo pokazać, że jest ideologiczna. Tak dlaczego? Dlatego, że każdy dyskurs jest ideologiczny. Dlaczego? No tak. Bo występuje w interesie jakimś przeciwko interesowi jakiemuś innemu, prawda? Nie, i w tym przypadku mamy do czynienia też z taką sytuacją, nie? Znaczy to jest, że tak powiem, lansowanie pewnej perspektywy, pewnych wartości przeciwko innym wartościom, innej perspektywie, tak? Czyli historii narodowej, na przykład nacjonalistycznej, heroicznej i tak dalej, nie? Czyli w takim sensie to jest też dyskurs ideologiczny, jak każdy inny. Ale ja bym to bardziej nazwała projektem politycznym w takim razie. Ale oczywiście, że ideologia tak. Zawsze jest. No, oczywiście. Dobrze, że jest, bo musi być trzonet ideologiczny tego typu książki, zwłaszcza jeżeli ona ma ambicje rewizjonistyczne, bo ma, prawda? No ma. To jest zaleta, no. Nie bójmy się słowa ideologia, chociaż jest tak no. Znaczy ideologia, jak się zideologizuje, wtedy ma negatywne konotacje, tak? Jeżeli patrzymy na nią, że tak powiem, jako kategorię analityczną, tak, to ona jest wartościowa, tak samo jak polityka historyczna. To jest też pojęcie ważne, istotne, poznawczo, tak czy analitycznie. Natomiast jeżeli jest używany w sposób, że tak powiem, taki intencjonalnie zły, tak, no to wiadomo, że ma taki, a nie inny charakter, prawda? Natomiast zdecydowanie optuję za tym, żeby to podsumować, to jest bardziej projekt, znaczy jest to projekt polityczny, a nie ideologiczny. No. No jak cały jakby ta perspektywa badań, tak? Od samego, zresztą ona u samego swojego początku była dużo mocniej jakby polityczna, tak? Niż ja myślę, że ona tutaj już do nas w tym momencie być może nabiera takiego charakteru. Przez 20 lat takiego charakteru nie miała, teraz zaczyna być jeszcze mocniej i może właśnie dobrze, tak. No, bo w tym może jej siła, żeby się w ogóle przebić na tym polskim rynku historiograficznym. A o tym, czy się przebije, to jeszcze pod koniec poruszymy tę kwestię. Tak, Piotrze, jeszcze chciałaś dodać.
To znaczy, ja nie wiem, czy to, bo to jest nowy wątek, tak? Już trochę nam się czas kończy powolutku. Zacznijmy, ale zacznijmy mimo wszystko. Jeszcze mamy chwilkę czasu, widzę tutaj. Bo ja chciałem zapytać o jedną rzecz, prawda? Bo też pada w książce, w deklaracjach, jest akapit poświęcony temu, że będziecie zajmowały się panie, czy używały wizualnych źródeł, prawda? Kultury popularnej i tak dalej, i tak dalej. Literatura tam, że tak powiem, publicystyka sobie fajnie funkcjonuje, prawda? Ale te materiały wizualne, takie mam wrażenie, one gdzieś tam się rozpraszają, prawda? One gdzieś tam się rozłażą, rozmywają w całym tym dyskursie. I tak chciałem zapytać, znaczy, dlaczego tak się dzieje, prawda? To rzecz jedna. Znaczy one trochę tak, takie wrażenie odnoszę trochę po macoszemu, zostały potraktowane, tak? I też chciałem zapytać o dobór filmów. Tak? Dlaczego takie tytuły właśnie, a nie inne? Bo też mam takie wrażenie, że można było innego wyboru dokonać. Tak? Czyli co spowodowało, jakimi kryteriami się panie kierowałyście, wybierając poszczególne tytuły? Tak? To jest jedna rzecz. I rzecz druga też, a propos samej analizy tych materiałów wizualnych. Tak? Gdybyście chciały, czy zechciały sformułować, tak, no też taką perspektywę, że tak powiem, warsztatową, jak podchodziłyście do analizy tych materiałów wizualnych, nie? Bo jak czytałem tę pracę, miałem wrażenie, że to jest podejście takie typowe dla analizy treści, tak? Tam nie ma analizy na poziomie kompetencji wizualności, o których zresztą panie piszecie we wstępie, czy mówicie o nim, tak? Czyli tam nie ma odwołań do ikonologii, prawda? Ania Biegowar-Burga na przykład, Czerwina Panowskiego, chociażby to mówi o klasyce, tak? Takiej całkowicie. Nie ma też, nie zauważyłem tam też analiz, powiedzmy, czy interpretacji kompozycyjnej tych dzieł, tak? Nawet na poziomie takiej semiotyki, prawda, też klasycznej, nie? To jest taka typowa analiza treści, nie? Znaczy chciałem zapytać właśnie, dlaczego taki wybór padł, jeżeli chodzi o analizę też tych źródeł, a nie właśnie o takie bardziej metody czy narzędzia, które są predestynowane, prawda, do analizy materiałów wizualnych. To znaczy, powód najpierw był bardzo taki naprawdę banalny, ponieważ w pierwszej wersji naszych rozdziałów, nad którymi żeśmy długo dyskutowali i w efekcie żeśmy po prostu cieli ze względu na objętość, w niektórych rozdziałach znajdowały się fragmenty analizujące konkretne przedstawienia wizualne. I to był przypadek mojego rozdziału, ale też przypadek rozdziału Basi o rodzinie i o biopolityce, gdzie po prostu ze względu na wymogi objętości książki, to padło ofiarą i to były fragmenty wycięte. Ja przyznam się, że rzeczywiście tutaj może nawet to, co zostało wycięte, to rzeczywiście takiej analizy kompozycyjnej nie przeprowadzałam. Mi towarzyszyło jako inspiracja Georges Didier Bermão i przede wszystkim jego zalecenie, aby analizować przedstawienia plastyczne, materiały wizualne w odniesieniu do kanonów estetycznych epoki, w której one zostały wytworzone, a nie naszej epoki współczesnej. I tutaj w pierwszej wersji w książce znalazła się bardzo poważna dyskusja a propos przedstawień socrealistycznych i plastycznych przedstawień socrealistycznych. I ta dyskusja była znacznie, znacznie szersza. I właśnie taki postulat tutaj stawialiśmy, że piękno, brzydota, kategorie estetyczne są kategoriami historycznymi, zmieniającymi się i musimy w ten sposób na nie patrzeć. Te materiały wizualne, może to właśnie w książce, tak, trochę tego żałuję, w książce tego nie widać, ale one odgrywały bardzo ważną rolę dla mnie i dla Małgorzaty Fidelis w przypadku naszego rozdziału o właśnie kulturze ciała i urodzie. My tam w dużej mierze bazujemy na materiałach wizualnych, które no właśnie też ze względu na objętość musiałyśmy wyciąć. Okazało się, że w książce mogłyśmy umieścić tylko 25 ilustracji na przykład. No to wielka szkoda właśnie. Tak, natomiast nie więcej, bo naszym pierwotnym pomysłem było to, żeby ilustracje, które znajdą się w książce, żeby one nie były ilustracjami do tekstu, tylko taką integralną częścią. I nawet w pierwszej wersji podpisy pod ilustracjami miały być takie kilkuzdaniowe i to miały być takie podpisy interpretacyjne. No ale no właśnie wyszło jak wyszło. I no właśnie może nie widać tego warsztatu, ale w rozdziale o ciele my opieramy się w dużej mierze na materiałach wizualnych. Bardzo istotne były dla nas na przykład obrazy pokazujące ubrania.
modę, ponieważ też uważamy, że to jest troszeczkę takie niedoceniane i same studia nad materialnością, ale też studia nad ciałem i na przykład nad modą, nad ubiorem, nad tym, w jaki sposób się reprezentuje ciało. One są bardzo istotne i one na pewno otwierają tutaj nową perspektywę, nie tylko dla badań nad kobietami, ale także dla badań nad mężczyznami. To jest niezwykle istotne, bo tak zupełnie na marginesie, kiedy pisałam mój rozdział o dziewczynach, to natrafiłam na bardzo dużo materiałów pokazujących, jak bardzo istotna jest wizerunek ciała męskiego, wizerunek ciała chłopców i jak w pewnym momencie to sposób ubierania się chłopców zaczyna budzić o wiele większe kontrowersje i protesty niż sposób ubierania się dziewcząt. Jak to wszystko tutaj właśnie buzuje, jak wielkie napięcia towarzyszą sposobowi prezentowania ciała za pomocą ubrań i w związku z tym, jakie pojawiają się obrazy w prasie, jakie się pojawiają w przestrzeni publicznej. No zabrakło nam tutaj miejsca na przykład na zastanowienie się, w jakich kontekstach pojawiają się konkretne wyobrażenia, na przykład w prasie kobiecej. Nie tylko tutaj chodzi na której stronie, czy na okładce, czy wewnątrz numeru, ale także jakiemu tekstowi towarzyszą i jak one grają jako całość. Więc tak, to jest bardzo ważne i myślę, że ja osobiście bardzo żałuję, że nie mogliśmy tutaj tego rozwinąć i nie mogliśmy zamieścić na przykład o wiele większego wyboru źródeł wizualnych. Ja w ogóle jestem przyzwyczajona, bardzo polubiłam taką metaforę, którą się stosuje w historycznych badaniach reklamy, mianowicie tekstu wizualnego, ponieważ dla mnie te przedstawienia wizualne są tekstem, są nośnikami dyskursów, są tekstem i właśnie żałuję. Równoprawnym tekstem, prawda? Tak, równoprawnym tekstem, tak. Jeżeli ja tu coś mogę dodać, to mi się wydaje też, że zgadzając się zupełnie z tym, co powiedziała przedmówczyni, chciałabym dodać, że to jest też, no, musimy się bić w pierś nieco, ponieważ też jakby ten obraz, on nam umknął, mimo że on jest obecny, też żałuję, ponieważ on jest obecny w badaniach każdej z nas niemal. U Małgosi Fidelis teraz w tych badaniach nad latami 60. to jest kluczowe i on jakby pokazuje bardzo mocno, jak on rozsadza dyskurs epoki. Po prostu ten obraz właśnie działa tak. Tak, działa mocniej niż słowo, albo w kontekście słowa już w ogóle. Właśnie, tak. Tak, więc to jest ważne, jakby to też wymaga jakby osobnego też jakby odkrywa ogromną rolę w budowaniu tych nowych wzorców kobiecości, co myślę, Kociaki. Że to jednak Kasia to z Małgosią to pokazały. Ale to widać też jakby, ja teraz walczę cały czas z tekstem, który muszę skończyć, to znaczy to jest tekst oparty na filmach oświatowych, które są zupełnie niedocenione, a moim zdaniem no, to jest też taki fenomenalny gatunek filmu, dokumentalnego, który no też odkryłam, że jednocześnie się koleżanka gdzieś w Niemczech, Rosjanka się zajmuje też tym, w kontekście dwudziestolecia międzywojennego, to znaczy film oświatowy jako ten, który pewne wzorce zdrowia tak, propaguje. I ja to się starałam badać, też zainspirowana, tutaj się podliżę badaniami pana profesora Witka, szukając tego zbieżności, tego doświadczenia filmowego z kontekstem kulturowym, w którym to się wszystko dzieje. I niektóre filmy to fantastycznie pokazują. Ja to próbowałam z seksolatkami zrobić. Nie wiem na ile jakoś tam, no, tutaj źródła jakby były takie, że to pozwalały zrobić, ale z tym filmem oświatowym jest taki klops, że tych komentarzy nawet cenzorskich jest no niewiele, no chyba, że to w wyjątkowym przypadku, nie wiem, jakiegoś filmu z 60 roku o zapobieganiu ciąży zablokowanym. A tak generalnie nie ma tego, więc musimy sobie jakoś inaczej radzić. I i takie badania można zrobić nawet w ten sposób, że one są, czy można zwrócić uwagę na to, że ten przekaz filmowy jest świetnym sposobem translacji. I tu pojęcie translacji jest też takim bardzo dobre dla współczesnej, ówczesnej wiedzy szerokiej publiczności. I to jest też niezbadane i to jest moim zdaniem to jest fascynujące i mam nadzieję, że to też będzie jakoś kontynuowane i naszą wiedzę o takim przekazie wzbogaci. My jesteśmy bardzo skoncentrowani na przekazie i pisanym.
Tak. A ja się zgadzam z tym, ja pamiętam, że chyba Maciej Zaręba, profesor Zaręba mi w komentarzu do książki napisał, że jego zdaniem film z Bartonem i Taylor miał dużo większy wpływ na to, jak postrzegano rozwód niż tam moje rozważania, czy te wszystkie teksty prasowe, które się w Przyjaciółce i w Kobiecie i Życiu czy w Zwierciadle pojawiały. No to ja będę z nim polemizować oczywiście, ale uznaję rację, tak? To znaczy to jest ważny, bardzo ważny przekaz, który powinien więcej miejsca pewnie, czy pewnie w przyszłości, w takiej idealnej syntezie zajmie dużo więcej miejsca, bo to przesunięcie jakby dyskursu jest bardzo już wyraźne wtedy w drugiej połowie XX wieku. To jest ten przekaz ogromnie ważną rolę spełnia. To ja czekam w takim razie na taką książkę, bardzo chętnie ją zrecenzuję, naprawdę. Dobrze. Proszę Państwa, no powoli zmierzamy do końca. No, nie wyczerpaliśmy oczywiście tematu, tu jeszcze wiele wątków można by byłoby podnieść. Natomiast ostatnie pytanie wiąże się z recepcją Państwa książki. Jak to wygląda teraz, zwłaszcza jeżeli chodzi o środowisko historyków, przede wszystkim historyków, albo ogólnie humanistów, polskiej humanistyki, i czego się Państwo spodziewacie? Kasiu, zacznij. Ja jestem trochę mniej osadzona w tym środowisku historycznym. Mogę humanistów. Tak. A więc mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o środowisko no właśnie humanistów, przede wszystkim literaturoznawców, antropologów, to spotkaliśmy się z jednej strony z bardzo dobrym przyjęciem, z takim stwierdzeniem, że to jest książka, na którą się czekało, że to jest książka niezwykle potrzebna i potrzebna także jako punkt odniesienia. A z drugiej strony, i to wynika, myślę, że ze specyfiki każdej dyscypliny, z tej specyfiki wynikają zarzuty, jakie są stawiane naszej książce. No więc oczywiście nie mówię o tym, że i literaturoznawcy, i socjologowie chętni byliby upomnieć się o te wielkie nazwiska przedstawicielek swojej dziedziny, że to jest właśnie takie niezwykle istotne. Ze strony w moim środowisku, tym jednym z moich środowisk, w moim środowisku literaturoznawczym też spotkałam się może nie z zarzutami, ale z uwagami właśnie takimi, że można było trochę inaczej dobrać tutaj źródła, jeżeli chodzi o beletrystykę. Że można było się odwołać, że istnieją powieści bardzo znaczące, powieści, w których ta kategoria płci pokazana jest w jakiś sposób, te dyskursy wokół płci się zmieniają. Przyznam się, że niektórych tych powieści nie znałam, więc to też jest po prostu coś nowego. Ale generalnie mogę powiedzieć, że recepcja jest, no odzew jest taki właśnie bardzo pozytywny, taki, że to jest książka, która nie jest książką ściśle historyczną i to czasami jest właśnie traktowane jako zarzut, nie jest to książka taka tradycyjnie historyczna, tylko jest to książka, która przekracza granice jednej dyscypliny, łączy różne perspektywy i jest chyba traktowana trochę tak, jak my chcieliśmy, kiedy żeśmy tę książkę pisali, kiedy o niej rozmawialiśmy. Jest traktowana jako pewien właśnie rodzaj mapy, która zawiera drogowskazy, co robić dalej. Pani profesor. To ja może jeszcze jedno dodam, miłe i niemiłe, to znaczy z naszej perspektywy, przynajmniej jako autorów, że mamy odzew jakby znowu z zewnątrz, jeśli mówimy o mnie, o nas jako historiografkach czy historyczkach. Historiografkach to brzmi jakoś zbyt niośle. Ale to znaczy mamy na przykład już odzew z Niemiec, że bardzo chętnie wydawnictwo być może będzie zainteresowane, żeby przełożyć to na język niemiecki. Teraz miałyśmy też bardzo dobry odbiór w Bristolu, jak prezentowałyśmy tę książkę, więc jakby znowu z zewnątrz, jeżeli czytamy też te
to zainteresowanie tą książką, które przychodziło do nas jednak spoza historiografii przede wszystkim, czyli przez te środowiska właśnie kulturoznawcze, byłyśmy zapraszane literaturoznawczynie, ale też miałyśmy zaproszenie na jedno seminarium takie historyczne historyków społecznych. Ale zasadniczo mam wrażenie, że zainteresowanie jest głównie to zainteresowanie jest jakby nie obejmuje znowu historiografii takiej jakby, znaczy nie mam jeszcze recenzji i nie wiem, jakie te recenzje tak. będą, tak? Coś się pojawiło na blogu, taki pozytywny odbiór, jak mi się wydaje, ale nie mamy żadnego jakby oficjalnego głosu, tak? To znaczy i ja się nie spodziewam, może tak może powiem. Znaczy nie wiem, nie wiem, przestałam o tym myśleć w pewnym momencie. Najpierw się bały, bo najpierw się bardzo baliśmy, obawy tak. przed tym przyjęciem, ale być może stanie się tak, jak się zwykle dzieje. Czyli? To znaczy nie będzie nic, będzie cisza. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia też z własnymi książkami, że jakby nie ma jakiegoś, nikt mnie nie zjadł nigdy na śniadanie, ale też nie ma żadnych, jakby nie zmienia to tyle, ile bym chciała, żeby zmieniło. Tak. Chociaż może one nie mają po prostu takiego potencjału. Ale no, nie ma, nie wiem, ja się nie nastawiam na wiele na razie. Przynajmniej jeśli chodzi o polską, odbiór polskiej historiografii. Generalnie to tak, że ciekawa, fajna rzecz, bardzo dobre przyjęcie ma wśród historyków społecznych w Warszawie na przykład, ale czy to dalej pójdzie, to nie wiem. Ja nie wiem, co będzie dalej. Mogę tylko powiedzieć, że podzielam. Tak, mogę tylko powiedzieć, że mamy wspólne doświadczenie, jeżeli chodzi o nasze prace, chyba wszystkich nas tutaj, tak? Tak. To rzecz jedna. A druga jeszcze taki komentarz, no być może to wynika z tego, że no niestety u nas ten dominujący nurt historiografii to jest historia polityczna i zdarzeniowa, tak? I faktycznie może stąd taki brak zainteresowania ze względów takich, że to jest pewnego rodzaju intelektualna bariera nie do przeskoczenia, tak? Bo to trzeba naprawdę dokonać dużego skoku, tak? Żeby się przenieść, że tak powiem, w realia innego paradygmatu w tym momencie, tak? Innego sposobu myślenia. I to jest trudne, tak? Zwłaszcza jak ktoś no, nie był trenowany przez lata, tak? W myśleniu w taki sposób, tak? No to jest to trudne, jest to wyzwanie. No, ja podzielam tę obawę i ujmę ją może bardziej arogancko. No. Strażnicy dyskursu przyjmą strategię typową, czyli zamilczą to, będą milczeć. Już. To się bardzo często zdarza, zwłaszcza jeżeli chodzi o historię kobiet niestety. A jeszcze historię kobiet PRL-u to już to będzie milczenie systemowe będzie po prostu. Jest jeszcze jeden problem tutaj, który się pojawia, taki interpretacyjny i to jest jakby też ten kontekst polityczny feminizmu polskiego i odrzucenie jakby tej tradycji feminizmu doby PRL. Więc też jakby jeżeli nasza książka będzie czytała, czy może być czytana w ten sposób, że ten cały komunizm nie był aż taki zły, jak się wydaje, bo dawał jednak jakieś możliwości awansu społecznego, a tego już nie możemy odrzucić, musimy nad tym dyskutować. Ja myślę, że też ta książka jakby to stawia, że są pewne zjawiska, nad którymi nie możemy sobie przejść, że coś tam się stało, ale zasadniczo to źle się skończyło. Nie? Więc... Ja jeszcze dodam dalej, być może, żeby zachęcić takie współczesne, no właśnie, backlashowe trendy, sprzeciwiające się, znaczy wynikające po prostu ze sprzeciwu, tak, wobec trzeciej, czwartej fali feminizmu i to, co wynika z tych fal, zwłaszcza w humanistyce, w skali globalnej, warto pokazać tym nowym konserwatystom, że tak powiem, trendy konserwatywne w samej dobie komunizmu. Przecież państwo używacie kategorii nowoczesność konserwatywna. I to ciekawie całkiem pokazujecie. Kiedy te backlashy się zaczęły? Już po Odwilży przecież.
Tak, i to jest podróżowym. I nagle się okazuje, że te dyskursy o aborcji to wcale nie takie liberalne, jakby się, dlatego jak się teraz zastanawiałyśmy nawet w Bristolu, takie pytanie padło o to, dlaczego jest takie duże grono kobiet, które żyło w tych warunkach liberalizacji i teraz jakby odrzucają to i się bardzo mocno utożsamiają z tymi nurtami potępiającymi aborcję i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę jak się temu przyjrzymy, to dyskurs o aborcji w PRL jest zupełnie inny niż współczesny dyskurs o aborcji. I to w kontekście i tego feminizmu, jeżeli używam tego pojęcia, ja go będę świadomie używać dla PRL-u i tego feminizmu współczesnego. One są po prostu inne. I dlatego te kobiety mają prawo się nie rozumieć, tak? Bo jakby tak, no i teraz historią polityczną my tego nie wytłumaczymy, tak? To jest niemożliwe, bo to jest tylko i wyłącznie na poziomie świadomościowym. Ja mam wrażenie, że też narosło bardzo dużo takich mitów i właśnie naszych wyobrażeń, znaczy naszych, mówię naszych, czyli współczesnych wyobrażeń, które też wynikają z polityki historycznej i z tego wszystkiego, co się dzieje. Narosło w związku z tym bardzo dużo takich mitów na temat PRL-u. Stąd właśnie to, o czym mówiła Basia, ten mit takiej straszliwej liberalizacji prawa aborcyjnego i tego, że ta aborcja była powszechnie dostępna i to nie było nic złego. Nie, ona właśnie od początku była przedstawiana jako po prostu mniejsze zło. Natomiast nie była przedstawiana w kontekście prawa kobiet do decydowania o własnym ciele. Tutaj zawsze za tym stała właśnie polityka populacyjna. Lepiej było złagodzić ustawę o dopuszczalności aborcji, niż dopuszczać do tak wysokiej śmiertelności kobiet w wyniku pokątnych aborcji. Takie argumenty przecież padały. Polityka pronatalna przecież bardzo mocna. Polityka pronatalna, tak. Więc właśnie ta wizja takiej liberalizacji, tego, że aborcja jest powszechnie akceptowana i dostępna, to jest dzisiejszy mit, dzisiejsze wyobrażenie tamtych czasów. No i właśnie teraz mi się przypomniało jeszcze na marginesie, wiem, że już mamy kończyć, więc ja tylko jedną rzecz powiem, że jest zarzut taki był i ja się z nim zgadzam w zupełności, to jest ucięcie tej naszej narracji na 89 roku, ta historia ma swoją ciągłość i tutaj to zastosowanie tych kategorii z porządku historii politycznej było wymuszone przez tradycję historiograficzną bardziej niż przez naszą wiedzę, tak? O tej. A zapytam z ciekawości, ten zarzut padał z której strony? Czy ze strony historii kobiet, ruchów feministycznych, przedstawicielek ruchów feministycznych na przykład? Bo tu tutaj nie, historiografii nie było. Badaczy pamięci i to z kontekstu brytyjskiego właśnie. Tak. Tak? Dlaczego tak? Badaczy pamięci. Przecież tak. jest ta ciągłość do 93, jest przecież transformacja, która tak mocno dotyka kobiet i jakby mocno zmienia tę sytuację. Jest to, co my też tam bardzo mocno jakby werbalizujemy w książce, że badania nad latami 80, które wydają się już też tak zupełnie, jak to mówi się ładnie u nas w żargonie, zrobione, to one wcale zrobione nie są. Nie są, No to w takim razie jeszcze do powiedzenia. W takim razie państwo stawiacie cezurę 45 roku, tu nie ma zarzutów? Tak, pojawiała się, ale my też, to jest też cezura taka umowna naprawdę, bo w początkowej wersji to miał być rok 1944 łamany na 45. My w ogóle, no właśnie, nie widzimy 45 roku w kategoriach właśnie jakiejś takiej godziny zero, prawda, nowego początku. Sięgamy trochę głębiej i widzimy, że te wszystkie zmiany zaczynają się wcześniej, ale każda cezura chronologiczna, taka ścisła, będzie zawsze w pewien sposób trochę sztuczna, prawda? Ale no, na naszą obronę mam to, że mimo że postawiliśmy właśnie takie daty umowne trochę, takie daty przyjęte z porządku właśnie historii politycznej, chociaż dla historii politycznej to też 44 jest ważne, to staramy się pokazać jednak, że niektóre procesy sięgają głębiej wstecz i staramy się pokazać pewne kontynuacje. Z drugiej strony jest to pewien zabieg, znaczy jest to dość sprytny zabieg, bo jednak dobrze sytuuje państwa dyskurs w polskiej historiografii tamtego czasu PRL-u. I też w odniesieniu do historii politycznej, jako pewna alternatywa. W tym kontekście, jeśli mogę, w tym kontekście warto może jeszcze sięgnąć do argumentacji Johna Arnolda, swoją drogą brytyjskiego historyka, który mówił, że właściwie kończymy narrację w momencie, kiedy
skończył się sprzyjające okoliczności, żeby go dalej prowadzić, tak? Czyli jeżeli historyk jest wyczerpany na przykład, albo po prostu kończy się gra, czy kończy się czas, czy nie ma siły dalej opowiadać i kończy narrację, a historia trwa dalej, tak? Czeka na następnego opowiadacza. Tak jest, tak jest. To jest bardzo dobre. Tak. A to jest optymistyczne, bo to znaczy, że pojawią się nowi badacze, nowi opowiadacze. Z całą pewnością, tak, tak, z całą pewnością. Ale też od nas zależy jako akademików, no mamy studentów, tak? Mam swoich podopiecznych, no trzeba ich tutaj inspirować z całą pewnością. Ostatnie już pytanie, ale muszę je zadać, bo bardzo, bardzo mnie ciekawi. Pani obecne tropy badawcze, ścieżki badawcze, które wynikają no, z tego doświadczenia, tego projektu. Co to jest? Proszę zdradzić cokolwiek, jeżeli pani możecie i chcecie. No. Co będziecie robić? Mi się marzy temat, o którym teraz pracuję, jakby konceptualizuję to, już o tym też mówiłam, jakby poddaję to debacie publicznej, liczę na pomoc i taki krytyczny ogląd. To jest historia rodziny z takim bardzo mocnym naciskiem na historię kobiet i historię dzieciństwa w czasie II wojny światowej w kontekście polskim, bo jakby też ta granica 45 roku nam wszystkim uświadomiła, że zawsze skaczemy sobie do tego dwudziestolecia, tak? Jakby nie dostrzegając tego, co się mogło stać po drodze. I druga rzecz to jest to, że mamy znowu takie mityczne myślenie o tym, co się w czasie II wojny światowej stało. I te wszystkie nasze badania, czy nasze badania, które się dzieją w Polsce i nie tylko w Polsce, pokazują, że coś się bardzo strasznego, coś się stało, tak? I ja tu nie chcę używać może tego pojęcia straszne, ale ponieważ można też czytać wojnę jako element modernizujący rzeczywistość, ale coś się tak interesującego stało, że wymaga to, czyli mnie to frapuje i to jest to zawsze, od czego zaczynamy chyba nasze badania, jestem po prostu strasznie ciekawa. I to jest podstawą tego projektu, co z niego wyjdzie. Mam nadzieję, że już że jakby takie entuzjastyczne reakcje, z którymi się spotkałam, to pokazuje, że być może się uda to zrobić. Super. Pani doktor. Ja z drugiej strony, ponieważ ja w tej chwili pracuję nad latami 80., nad kobiecymi narracjami osobistymi z lat 80., przy czym kontynuując ten nurt zapoczątkowany w naszej książce, też mi tutaj chodzi o tę historię oddolną, ponieważ nie interesują mnie pamiętniki, wspomnienia znanych z imienia i z nazwiska działaczek opozycyjnych. Interesują mnie pamiętniki tak zwanych zwykłych ludzi. No i prowadzimy wspólny projekt, czyli nasze socjolożki, o których no mam nadzieję, że wkrótce coś więcej napiszemy. Super. Świetnie, bardzo super. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Bardzo inspirujące, bardzo ciekawe spotkanie. Dziękujemy Państwu również za udział, pani profesor Dobrochnie-Kałwie za bardzo dobre pytania. No, do zobaczenia, proszę Państwa. Dziękujemy pięknie za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia.